Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa Białej Synagodze w Sejnach na spotkaniu, które otwiera cykl, mam nadzieję, spotkań, dyskusji, rozmów i wykładów na temat dziejów Sejn. I chcę Państwu przedstawić naszego dzisiejszego gościa. Profesor Andrzej Matusiewicz jest z nami. Witamy bardzo serdecznie. Jest też z nami Melchior Jakubowski, drugi historyk. Witamy. Obaj panowie zostali przez nas zaproszeni już jakiś czas temu, żeby rozpocząć taki projekt napisania dziejów Sejn od początku do czasów współczesnych. I to spotkanie dzisiejsze jest właśnie pierwszym z cyklu, który będzie przedstawiał Państwu, poddawał pod dyskusję, pod refleksję kolejne rozdziały czy etapy tego programu, które będą przez naszych historyków realizowane. Ja się szczególnie cieszę, że Andrzej Matusiewicz, który jest wybitnym historykiem naszej ziemi suwalskiej, naszego regionu i miasta Suwałk, znamy wszyscy jego książkę o dworach na Suwalszczyźnie, znamy rocznik augustowsko-suwalski, którego jest redaktorem naczelnym. On nie tak dawno został honorowym profesorem oświaty w Suwałkach i łączy we wspaniały sposób zarówno wiedzę historyczną, jak taką możliwość przekładania jej na pracę edukacyjną, pedagogiczną, na tworzenie ciekawych książek, ciekawej literatury. I o to nam głównie chodzi, żeby napisać dzieje Sejn, które z jednej strony byłyby rzetelnie, profesjonalnie udokumentowane i znalazły, że to wszystkie nasze legendy, opowieści, bajendy, które próbowaliśmy odnajdować w przeszłości naszego miasta, żeby znalazły wreszcie takie odbicie swoje w wiedzy historycznej i jak one się mają do tego, co na dzisiaj, w tej epoce, bo przecież powstawały prace wcześniejsze o dziejach Sejmiejszczyzny i Sejn, ale czasy się zmieniają, coraz więcej archiwów, dokumentów jest dostępnych, coraz większą wiedzę mamy, która może być połączona z wiedzą o naszym miasteczku, czyli praca nad Suwalszczyzną, nad innymi miastami naszego regionu, pomoże również w oświetleniu historii naszego miasta, że to przechodzi taki czas, że wreszcie to można wszystko, mam nadzieję, zebrać w jedną księgę i dać świadectwo temu, jak na rok, na te lata Anno Domini 2000 i teraz tak się zastanawiam, czy kiedy my sobie planowaliśmy, że ta książka może ujrzeć światło dzienne. Tak, czyli gdzieś 2023-2024 miałaby szansę się ukazać. Więc taki sobie założyliśmy ambitny plan. Praca już się rozpoczęła. Trwa już od prawie dwóch lat. Kwerendy, podróże do różnych archiwów są odbywane. I powoli będziemy tą całą mozaikę faktów z różnych lat zbierać w całość i relacjonować ją też Państwu. Andrzej Matusiewicz tak się umówił z Melchiorem Jakubowskim, że praca pana Melchiora Jakubowskiego będzie obejmowała lata od początku po rok 1807, czyli po czas pruskie w naszym miasteczku, a od tego, od początku XIX wieku aż do dnia dzisiejszego dzieje Sejn będzie pisał Andrzej Matusiewicz. Tak z grubsza będzie się dzieliła ich praca historyków.
A na dzisiejsze spotkanie wybraliśmy temat zaproponowany przez Andrzeja Matusiewicza, czy sejmy miały swój złoty wiek. I wszyscy jesteśmy bardzo tego ciekawi. Po wykładzie zapraszam oczywiście do dyskusji, do rozmowy. Kto wie, czy wiedza Państwa, to co sami wiemy o naszym miasteczku, nie przyda się w pracy naszym historykom, czy Państwa zainteresowania, czy pytania. Nie będą też podpowiedzią jakichś kierunków, które oni w swojej pracy badawczej mogą przedsięwziąć. Proszę patrzeć na to spotkanie jako nie na ulicę jednokierunkową, że tylko z tej strony historyków będzie się sączyła wiedza, ale oni też potrzebują naszego zaangażowania, naszej ciekawości, naszej wiedzy do tego, żeby tą opowieść wspólnie tworzyć. Andrzej Matusiewicz, bardzo proszę. Głos. Dziękuję serdecznie. Witam Państwa. Najpierw może wyjaśnię, skąd tytuł dzisiejszego wykładu. Wziął się z bardzo, bardzo dawnych podziałów dziejów, jeszcze z czasów starożytnych. Hezjot i Opidiusz dzielili dzieje ludzkości na cztery okresy, na złoty wiek, srebrny, spiżowy lub brązowy, to zależy jak to było tłumaczone, i żelazny. Ten wiek złoty to był okres w dziejach świata charakteryzujący się doskonałością, obfitością, był epoką dobrobytu i szczęścia. To jest wyraz tęsknoty za tym, co było, a czego nie ma. I stąd na przykład w dziejach Polski złotym wiekiem określa się wiek XVI w kulturze. I znowu to określenie wzięło się z tęsknoty w końcu XIX wieku, kiedy zaczęto badać naszą kulturę, historię. Wówczas te wyniki pokazały, że no jest do czego tęsknić i stąd był to złoty wiek. Ale nie tylko my tak robiliśmy. Grecy na przykład czasy Preklesa też nazywają złotym wiekiem Aten. Też czasem się to zawęża. Na przykład jest złoty wiek plakatu francuskiego, złoty wiek polskiej lekkiej atletyki, czy też węgierskiej piłki nożnej. Każdy może sobie znaleźć ten okres, do którego będzie tęsknić, a w jego wyobrażeniu był rzeczywiście okresem pięknym. Nie będę już mówić, że pojawiają się też wieki inne, wiek srebrny. Oto u nas wiekiem srebrnym nazywa się w historii wiek XVII, ale to zostawmy. Czyli wiek złoty to wyraz tęsknoty za czymś, co było kiedyś, a czego nie ma dzisiaj. I dzisiaj wydaje nam się, że tamto było lepsze od tego, co jest dzisiaj. W historii sejmu szukają właśnie takiego okresu, przy czym to nie było tak, że to ja tęsknię za tym okresem. Ja dopiero tę historię poznaję, ale badałem wypowiedzi sejneiszczan na przestrzeni 200 lat i nie tylko sejneiszczan, bo także osób, które tylko dotknęły Sejn i sejneiszczyzny, i oni też wskazywali ten okres, który uważali za złoty. Jak tak to wszystko przejrzałem, to mogę podać nawet dokładne daty tego złotego wieku i tu zdradzę Państwu od razu, o jakim okresie za chwilę będę mówić. Czyli początek tego złotego okresu to był rok 1807, czyli tak się składa, że to ten, od którego ja zacznę wędrówkę po historii Sejm, a koniec złotego wieku w dziejach Sejm, krótkiego wieku, to 1840 rok. To jest rok, w którym Sejm została przeniesiona do Mariampola szkoła obwodowa, którą rok wcześniej przeniesiono do Sejm z Suwałk.
To może, żeby później już tego nie wyjaśniać, to od razu na wstępie powiem, że szkoły w XIX wieku, szczególnie w tej pierwszej połowie, przenoszono dokładnie. Czyli jeśli przenoszono szkołę, tak jak mówię, z Sejm do Mariampola, czy też z Suwałk do Sejm, to znaczy, że przewożono cały inwentarz szkoły, sprzęty, bibliotekę, przenoszono nauczycieli, a uczniowie, jeśli rodzice chcieli, to też wędrowali za szkołą. A w tym starym miejscu, gdzie ta szkoła była, to albo powstawała nowa, albo tej szkoły nie było. Sejmy dotknęło to drugie. Mianowicie od 1840 roku w Sejnach szkoły średniej lub półśredniej nie było przez dokładnie 40 lat. I teraz, co składa się na to, że był to ten złoty wiek w dziejach Sejm? Powód, dla którego możemy tak powiedzieć, to to, że Sejmy po raz pierwszy w swojej historii od 1807 roku uzyskały funkcję administracyjną. Ja nazywam to, że Sejmy były powiatowe. I tutaj sejneńszczanie bardzo wiele mogą zawdzięczać. Nie wiem, czy kiedyś nie warto byłoby pomyśleć nawet o jakimś upamiętnieniu specjalnym. Dwóch panów powinny pamiętać, mianowicie Michała Hieronima Starzyńskiego i Dominika Kuczyńskiego. Te nazwiska być może nam nic nie mówią. Na przełomie XVIII i XIX wieku byli to bardzo znani politycy, działacze i ziemianie. A dlaczego dopleja mi to Sejm? Otóż komisja rządząca, która powstała w momencie, kiedy była szansa, że powstanie państwo polskie, czyli Księstwo Warszawskie, wysłała ich do Departamentu Białostockiego, który powstał w czasach pruskich, i do tego departamentu należały też Sejmy wówczas, żeby zorganizowali na nowo władzę w tymże departamencie. I podczas pobytu w Suwałkach, byli w Suwałkach kilka dni, przyłączyli do powiatu winierskiego, także powiat winierski obejmował też Sejmy i Suwałki wtedy. I ciągnął się od granicy pruskiej aż do Niemna. Więc włączyli tę część powiatu dąbrowskiego, która nie trafiła do Księstwa Warszawskiego. Znaczy, dlaczego o tym mówię? Otóż to włączenie resztek powiatu dąbrowskiego powiększało powiat wigierski, a w perspektywie za chwilę stworzyło duży powiat sejneński. Dlaczego szczątki powiatu dąbrowskiego? Dlatego, że Francuzi w umowie z Aleksandrem I podzielili jednak ten departament białostocki i część jako obwód białostocki trafiła do Rosji. I z tegoż powiatu dąbrowskiego większość, zdecydowana większość ziem na południe od Biebrzy znalazła się w granicach obwodu białostockiego. Czyli Starzyński i Kuczyński nie mogli roztoczyć swojej władzy, czy władzy Księstwa Warszawskiego, nad tymi ziemiami powiatu dąbrowskiego. I taki wniosek, żeby jednak stolica tego powiatu wigierskiego była przeniesiona z Suwałk do Sejm, przedstawili komisji rządzącej 14 września 1807 roku. Ciekawy był argument, który przedstawili. Odczytam. Reparacja klasztoru w Sejnach ochroni ten gmach od szkody dalszej i opustoszenia. To trochę małej dygresji, mianowicie generał Zajączek, namiestnik Królestwa Polskiego, w ten sam sposób chciał uratować Wigry, walcząc o to, żeby w Wigrach nie musiała być siedziba biskupa, ale żeby było biskupstwo, którego katedra byłaby w Wigrach. I wtedy te obiekty w Wigrach dałoby się uratować, czyli w części klasztornej eremitów byłoby seminarium, kapituła, konsystorz,
Natomiast biskup mógłby rezydować w Suwałkach i dojeżdżać, żeby spełniać swoją funkcję w Wigrach. Tak się nie stało, Wigry uległy ruinie. Natomiast sejny klasztor został wtedy uratowany. I te sugestie tych pełnomocników zostały wzięte pod uwagę przy podziale tymczasowym księstwa warszawskiego. I wówczas zdecydowano, że władze powiatu wigierskiego będą w sejmach. Nie chcę tutaj opowiadać szczegółów, dodam tylko, że ostateczną decyzję podjął książę warszawski Fryderyk August 6 maja 1808 roku. Jest to dzień, który powiat sejneński mógłby obchodzić jako rocznicę swego powstania. I ta decyzja księcia warszawskiego mówiła, że powiat wigierski w tymże departamencie, czyli białostockim, po odłączeniu parafii, od której nosił swoje nazwisko, czyli odłączono parafię wigierską, powiatem odtąd sejneńskim nazywany będzie. I powiat sejneński obejmował, i tu proszę się nie zdziwić, ale wymienię w kolejności i poproszę o pierwszy obraz. Obejmował parafię Bakałarzewo, Berżniki, Filipów, Jeleniewo, Kaletnik, Krasnopol, Lejpuny, Łoździeje, Metele, Mirosław, Przerość, Puls, Sejny, Sereje, Święte Jeziory i Więsienie. Czyli tak jak biegła granica z Prusami, łącznie z, to jest nieco późniejsza mapa z 1827 roku, więc ona uwzględnia już tę zmianę, że Wiżajny są w granicach powiatu, do Niemna i Suwałki zostały w powiecie augustowskim, a sejny stolicą zostały tego dużego powiatu. I sejny dzięki tym dekretom o tymczasowej organizacji księstwa warszawskiego i z 6 maja zostały siedzibą władz powiatowych na ponad 100 lat, bo utraciły status miasta powiatowego dopiero w 1925, od 1 stycznia 1925 roku. W tym czasie oczywiście wielokrotnie zmieniały się granice powiatu i często w literaturze, jak czytamy, to mamy informację, że powiat sejneński w XIX wieku. Ale co to znaczy powiat sejneński w XIX wieku? Więc mamy tu początek tego wieku, 1827 rok, i powiat wyglądał tak. To była dosyć decyzja, no taka ułomna ówczesnych władz. Nie będziemy wnikać w szczegóły, ale mieszkańcy z powiatu mieli duży kłopot, żeby do tychże sejm dotrzeć. Bo tu musielibyśmy jeszcze nałożyć mapę drogową, zobaczyć, jak mogli się poruszać. Poproszę o następny slajd. Zobaczmy teraz, jak wyglądał powiat sejneński nieco później. I tu już widzicie Państwo, że skoncentrujmy się na tym zachodnim fragmencie. Odpadają te parafie przygraniczne, tak? Raczki, Bakałarzewo, Filipów, Przerość. Natomiast na wschodzie pozostaje ciągle linią graniczną Niemen. To jest ciągle granica powiatu sejneńskiego. Tu były drobne zmiany, niektóre parafie lub gminy włączano, wyłączano, ale to jest mniej istotne. I poproszę o kolejny. I zobaczmy w 1867 roku, co się stało. I większość osób myśli o powiecie sejneńskim w tych granicach rosyjskich po 1867 roku. Czyli wyłączono zupełnie tę zachodnią część byłego powiatu sejneńskiego. I obecny powiat, ten z 1867, przetrwał do I wojny światowej, a i po I wojnie i II światowej tylko to, że zmieniło tę granicę, to, że część wschodnia weszła w skład państwa litewskiego. Oczywiście, jak będziemy mówili o powiecie, to trzeba by spojrzeć na władze powiatowe, bo co było niezwykle istotne.
Otóż ulokowanie władz powiatowych i urzędów powiatowych to w XIX wieku był czynnik niezwykle miastotwórczy. Suwałki dlatego się rozwinęły, że zostały stolicą gubernii. Sejmy korzystały z tego, że zostały stolicą powiatu. I tu ulokowano władze powiatowe. To nazwy się zmieniały, bo na czele tych władz w Księstwie Warszawskim stał podprefekt, później komisarz delegowany do obwodu i wreszcie naczelnik powiatu. Pierwszym podprefektem był Hektor Karęga. Mianował go Fryderyk August, czyli książę warszawski, 1 kwietnia 1808 roku. Dzisiaj nie będę mówić za bardzo o ludziach, bo o elitach władzy w Sejnach to myślę, że zrobimy oddzielne spotkanie, żebyśmy sobie prześledzili, jak władze się w Sejnach zmieniały i kto u tej władzy w Sejnach był na przestrzeni stuleci nawet. Ale poproszę o kolejny slajd, na którym chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli w oczy pewnemu dżentelmenowi. To jest Jan Stanisław Kostka-Polkowski, który był szóstym, przyjmijmy, że naczelnikiem powiatu w latach 1824-1847. 23 lata był naczelnikiem powiatu. Absolutny rekordzista w historii Sejm. Ale też zwróćmy uwagę, że ten okres, kiedy sprawował urząd, przedziela powstanie styczniowe, przepraszam, listopadowe, tak? I wojna polsko-rosyjska 1830-31. I Polkowski był nadal u władzy. To znaczy, że podjął współpracę z wchodzącymi wojskami rosyjskimi. Zresztą to w dokumentach sam potwierdza i gubernator również twierdził to samo. To spójrzmy teraz w oczy Janowi Stanisławowi Kostce Polkowskiemu. Następny slajd poproszę. I to jest właśnie nasz naczelnik sejneński, ten najdłużej sprawujący swój urząd, ze swoją pierwszą żoną. I to jest najstarsza podobizna człowieka władzy w Sejmie. Nie liczę biskupów, o których za chwilę. Przepraszam, ja za chwilę sobie łyknę, bo mam kłopot z, nie wiem, z czymś, no nie wiem, z mówieniem. I teraz, co jest istotne? Biuro podprefekta, czyli to powiedzmy powiatowe, umieszczono w klasztorze. Klasztor był siedzibą tego urzędu powiatowego, byśmy powiedzieli. Dopiero w 1827 roku przeniesiono do innego budynku biuro powiatowe, dlatego że szkoła zaczęła się rozwijać, która była w klasztorze. Więc władze przeniosły urząd do innego budynku, zresztą nieopodal. Dzisiaj nie ma tego budynku. To jest po prawej stronie, jakbyśmy teraz szli naprzeciwko świętej Agaty. Są dwa domy nowe, bo stare spłonęły w czasie II wojny światowej. I ten bliższy, piętrowy, należący do Michała Habermana, był właśnie wynajęty na biuro powiatu. I powiat to też inne, różne instytucje. To na przykład kasa obwodowa, powiatowa. To sąd pokoju, też powiatowy. Bardzo istotną rolę prawnicy odgrywali w tamtych czasach. Zresztą w Sejnach to była, tak i w innych miastach, to była elita intelektualna takiej miejscowości. To także no, areszt na przykład detencyjny, czyli taki, w którym przetrzymywano na krótko zbiegów z wojska i włóczęgów, ale także żandarmeria, także zarząd wojenno-policyjny ówczesny. Czy na przykład nie było w Sejnach wojska praktycznie, ale korpus weteranów był, czyli zawsze to kilka osób lub kilkanaście. Funkcjonowała też Rada Powiatowa, licząca w Sejnach 10 osób wybieranych, to później też o tym powiem. I teraz ta Rada zbierała się na 10 dni każdego roku 2 stycznia. I wtedy, kiedy podprefekt wzywał radców. I teraz, żeby później nie powtarzać, to taki pobyt 10 radców, którzy przyjechali na 10 dni, to dla miasta było ważne, bo
zabierali ze sobą żony, służbę, wynajmowali mieszkania, domy i co istotne zostawiali tu jakieś pieniądze. I tu w tym kontekście proszę też, żebyście Państwo spoglądali na ten Złoty Wiek. To, o to tu mniej więcej będzie chodziło. Co pewnie sejneńszczanie zapomnieli, ale mieli niepowtarzalną szansę, ale nawet nie byli w stanie jej wykorzystać, od razu powiem, żeby zostać stolicą Departamentu Białostockiego. Otóż ten wspomniany już Kuczyński i Starzeński, jak pojechali po objeździe całego Departamentu do Warszawy, to zaproponowali komisji rządzącej, żeby Sejm uczynić stolicę Departamentu, bo ostatecznie Łomża została tą stolicą, ale wskazywali Sejm. I rozgorzała walka trwająca do końca istnienia Księstwa Warszawskiego między Łomżą, Sejnami, Augustowem i Suwałkami o tę departamentową stołeczność. Oczywiście rozstrzygnęli promotorzy. Łomża miała promotora w osobie Rajmunta Rembielińskiego, bardzo wpływowego polityka w czasach księstwa i później Królestwa Warszawskiego. Sejny miały potężnego promotora w osobie Józefa Godlewskiego, posła na Sejm, właściciela Aleksoty, Fredy, potężnych dóbr pod samym Kownem. Dzisiaj zapomniałem, jak się ta miejscowość nazywa. Jak wjeżdżamy do Kowna, to przed samym Niemnem ta miejscowość, po prawej stronie jest dwór właśnie zbudowany przez Godlewskiego, niewielki pałacyk. I teraz Godlewski naprawdę przeróżnych argumentów używał. Mobilizował społeczność, mobilizował polityków, ale problem polegał na tym, że chodziło mu, jak i tak zwanym powiatom litewskim, które reprezentował, żeby stolica Departamentu nie była w Łomży, a była blisko powiatów litewskich, do których zaliczano też powiat sejneński. W związku z tym, jak się pojawiła propozycja Augustowa, gotów byłby poprzeć Augustów. Jak Suwałki, to także Suwałki. A niestety sejneńszczanie, ci najbliżsi mieszkańcy Sejm, ziemianie, nie zrobili nic, żeby tego Godlewskiego wspomóc. Więc został sam na placu boju i chociaż już zapadła decyzja, że Sejny będą, to jednak wpływy Rembielińskiego były silniejsze i wygrała Łomża. Nigdy więcej Sejny takiej szansy nie miały. To była naprawdę wielka, wielka szansa. Mówię, trudno było wygrać wtedy. Być może niemożliwe to było. Ale walka, gdyby podjęli z większym zacięciem, może by przynajmniej coś więcej dostali. O, tak bym powiedział. Druga sprawa, drugi powód, dla którego Sejny ten złoty okres przeżywały, to jest to, że w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim funkcjonowała, jak to wówczas mówiono, reprezentacja narodowa. Na poziomie krajowym to był Sejm i Senat, a na poziomie powiatu chodziło o sejmiki, o sejmik szlachecki i zgromadzenie gminne. I teraz w Sejmach odbywały się sejmiki szlacheckie powiatu sejneńskiego i zgromadzenia gminne dla powiatów sejneńskiego, biebrzeńskiego i dąbrowskiego. Szlachta zebrana na sejmikach wybierała posła na Sejm, kandydatów do Rady Departamentowej, czy później do Rady Wojewódzkiej i do Rad Powiatowych, tak jak wspomniałem, funkcjonujących w 10-osobowym składzie, oraz kandydatów na sędziów pokoju. Natomiast zgromadzenia gminne wybierały deputowanych na Sejm, na których i tak mówiono, że są posłami, no ale oficjalnie to byli deputowani, i podwójną liczbę kandydatów do rad miejskich. Obradom przewodniczyli zawsze marszałkowie. A może, choć mówiłem, że o elicie władzy nie będziemy mówić, ale żebyście Państwo się zorientowali, kto pełnił te funkcje najistotniejsze, czyli na przykład marszałkami sejmiku szlacheckiego, kto był.
Tylko wymienię. Kazimierz Wolmer, Wiktor Szumkowski, Stanisław Ciemnowoński, Wincenty Puzyna, Michał Haberman i Józef Klonowski. Dla tych, co się interesują Sejnami i Sejneńszczyzną, to wiadomo, że to byli ziemianie okoliczni, ale na tyle okoliczni, że na przykład Puzyna był właścicielem motu pod Filipowem, ale wiemy, że parafia Filipowska wchodziła w skład powiatu. Zgromadzenie gminne miało następujących marszałków. Księdza Leonarda Symonowicza, to był dziekan z Berżnik, Mateusza Hrabiego Żyniewa z Berżnik, wybitna postać przełomu XVIII i XIX wieku, Tomasza Ławcewicza, mieszkańca Sejny, notariusza sejneńskiego, księdza Jana Dmuchowskiego, także z Sejn, Karola Przybyckiego, ale z Nowego Dworu, spod Bakałarzewa i księdza Kolumbana Żagiera, który był rektorem szkoły sejneńskiej. I teraz taki sejmik, to było wielkie wydarzenie dla miasta, no w ogóle dla regionu. Przyjeżdżali tutaj z rodzinami, ze służbą, na kilka lub kilkanaście dni. No nawet jeśli ktoś przyjeżdżał z tej Przerośli, to dokładnie relacje mówią, że z Przerośli, zresztą to logika podpowiada. Trzeba było jeden dzień poświęcić, żeby dojechać do Sejmu. Drugi dzień, żeby wrócić. Jeśli sejmik trwał jeden dzień, to i tak trzy dni już musiał ten ktoś tutaj spędzić. Więc jak spędzał trzy dni, to właśnie to, co mówię, musiały być kwatery, karczma, przy okazji żony służba robiła zakupy. Były to rzeczy no, oczywiste. Tu istotne jest też, ile osób przyjeżdżało. Niestety nie mamy zbyt wielu danych, ale na sejmiku w 1820 roku było 105 wyborców. No, jak to pomnożymy przez kilka, to będzie kilkaset osób. Ale na przykład na zgromadzeniu gminnym w 1826 roku było 187 wyborców. Teraz warto wspomnieć, że wbrew oczekiwaniom władzy warszawskiej, takie sejmiki, obrady kończyły się hucznie. Marszałek był zobowiązany nieformalnie do tego, żeby dawać obiad. A nawet, jak to zrobił marszałek zgromadzenia gminnego w 1820 roku, świetny bal, na którym oprócz sejmikujących było wielu znakomitych obywateli i obywatelek. Przy obiedzie spełniano toasty za zdrowie i pomyślność szczęśliwie tam panującego monarchy, wielkiego księcia Konstantyna, naczelnego wodza wojsk polskich, całej najjaśniejszej cesarskiej rodziny i księcia namiestnika królewskiego. Bal trwał późno w nocy, a miasto z własnej mieszkańców ochoty było oświecone. To znaczy, mówiąc ówczesnym językiem, iluminowane, a warte podkreślenia jest to, że z własnej mieszkańców ochoty. Dlatego, że były tak zwane dni galowe, podczas kiedy obowiązkowo trzeba było iluminować miasta i miejscowości. To znaczy, że każdy mieszkaniec musiał w okna wstawić świecę na znak radości, że oto mamy imieniny, urodziny monarchy, członków rodziny tego monarchy i tak dalej, całej rodziny monarchy. Najciekawsze było, przepraszam, najciekawsze, no, ale dla obyczajowej, strony obyczajowej, to były takie różne historie, które zdarzały się przy zabieganiu o głosy. Mamy taką relację z 1826 roku. Posłem został Antoni Kruszewski, ale skarżono się na to, co zrobił. Mianowicie, przed samymi obradami przysłał około 100 garcy wódki, kilka beczek piwa, masła, serów i mięsiwa. Według innych relacji to było wódki garce 63, piwa war cały, a dodatkowo słonina. I teraz odczytam treść tej skargi. Nie byłoby to może złym, gdyby po obradach przyjmowano obywateli, lecz dlatego nieprzyzwoicie, że w Wigilię zaproszono i tych, którzy nie odmówili, całą noc pojono i karmiono, a przy tym namawiano, aby dawali kreski za Kruszewskim, robiąc rozmaite nadzieje i deklaracje. Kreski, czyli głosy. Żeby zaś wyspawszy się przy rzeczeń danych nie zapomnieli, przed rozpoczęciem obrad znów ucztę powtórzono.
do tego nawet stopnia, że wielu na sali było z umysłem zupełnie zatrudnionym, nie dość licząc na obywatelach sejneńskich z innych miast przyjezdnych, przejmowano, namawiano, traktowano, z sali nawet wyprowadzano w czasie kreskowania i o wota na Kuszewskiego proszono przy załączeniu pamięci i nagród. W sali od nieumiejących pisma brano kartki i podkreślano wedle upodobania. Tym sposobem dokazano, że Gorzałka zwyciężyła i serca, i przekonanie. W wyniku tych działań, cytat, prócz hałasów i krzyków przyspijanych w mieście i na sali zgromadzenia, wota odbywały się najnieporządniej, gdyż zaufani Kruszewskiego, mianowicie, nie wiem czy potomkowie są na sali, Stanisław Obuchowski i Kazimierz Bartoszewicz, obywatele miasta Sejm, wyrywali od pijanych kartki i podkreślali Kruszewskiego, chociaż wielu prosiło o podkreślanie Chamskiego, to był rywal Kruszewskiego. Tak to też wyglądało. Oczywiście Senat, bo Senat rozpatrywał skargi na wyniki wyborów, tej skargi nie uwzględnił i Kruszewski był posłem z powiatu sejneńskiego. Sejmiki przestały i zgromadzenia gminne przestały się odbywać po powstaniu 1831 roku. Czyli ten koloryt, który Państwu przez te krótkie cytaty chciałem pokazać, no funkcjonował krótko, bo tylko do 1830 roku. Następny czynnik jest niezwykle istotny, ten wpływający na ten złoty okres, jak mówię, Sejm, to nazywam to sejny biskupie. One nie miały, stołeczność diecezjalna nie miała takiego wpływu jak powiatowa, bo oczywiście było mniej związanych z tym ludzi. Też chciałbym powiedzieć, że trochę przesadnie mówimy, że stolica diecezji w Sejnach została ulokowana dopiero dzięki negocjacjom z Watykanem w 1818 roku. Nie, dlatego że już w 1817, czyli jeszcze przed decyzjami, ówczesny biskup Widzielski zabiegał o to, żeby przenieść stolicę diecezji z Wigier do Sejmu. Te zabiegi były bardzo skuteczne. On w ogóle miał takie marzenie, żeby przed śmiercią jeszcze zamieszkać w Sejmach. Ale nie udało mu się tego zrobić, żeby zamieszkać w Sejnach, bo w Sejnach biskupi nie mieszkali aż do 1837 roku. Czyli byli w Warszawie, a przyjeżdżali tylko spełniać te podstawowe obowiązki tutaj do Sejmu. Z biskupstwem związane było też seminarium, założone w Sejnach w 1826 roku. Ale seminarium było niewielkie. Pierwszego roku było to 14 alumnów, zaledwie 3 profesorów. Ta liczba alumnów w Sejnach wzrosła, kiedy połączono seminarium w Tykocinie i w Łomży, i w Sejnach. Wówczas zaczęło tutaj studiować 50-60 alumnów na połowie XIX wieku. Przeniesienie czy zamieszkanie biskupa w Sejnach wywołało szereg konsekwencji, perturbacji bardzo ważnych. Po pierwsze, kiedy Straszyński został biskupem, to miał takie przekonanie, zacytuję w ogóle, że jego pobyt tutaj dużo wywiera wpływu dla dobra diecezji. Gdy biskup pośród swego duchowieństwa i wiernych Chrystusowi znajduje się, i stąd podjął te zabiegi, żeby zamieszkać w Sejnach. Pojawił się kłopot, gdzie ma mieszkać. W klasztorze, jak wspomniałem, była szkoła. Były 2 budynki tylko w Sejnach, murowane, piętrowe, które nadawały się na to. Czyli ta wspomniana kamienica Habermana przy katedrze, co pasowało blisko katedry. I kamienica Suchockiego, Feliksa, na dzierżawce ekonomii Sejwy, który mieszkał w Sejwach, ale wybudował sobie tutaj kamienicę,
naprzeciwko pogranicza, dzisiaj jest to muzeum, tak zwany Pałac Biskupi. I w pierwszym roku mieszkał w domu Bohdanowicza Straszyński, natomiast od 1838 zamieszkał w tym dzisiejszym Pałacu Biskupi. Zresztą, żeby tak się stało, to czynił wiele zabiegów. Między innymi, jak Paskiewicz przejeżdżał przez Suwałki, to Straszyński pojawił się w Suwałkach z listem, miał audiencję u Paskiewicza i złożył swój list, prośbę o to, żeby właśnie mógł zamieszkać w Sejnach i żeby, co jest najistotniejsze, oddano budynek klasztoru na potrzeby kościoła. Z czym się to wiązało? Z tym, że szkoła, o której za chwilę powiem, musiałaby opuścić Sejm. Kiedy pojawił się biskup, to pojawił się także konsystorz w Sejnach. Czyli zamieszkali duchowni, którzy obsługiwali administracyjnie biskupstwo, a wcześniej było tak, że ten konsystorz urzędował tam, gdzie mieszkał oficjał. A oficjał mieszkał na przykład w Wiszteńcu, więc do Wiszteńca albo w Urdominie, to tam był konsystorz. Konsystorza regularnego tutaj nie było, czyli od 1838 roku dopiero mamy konsystorz w Sejnach, czyli poza seminarzystami i profesorami seminarium pojawiają się księża na stałe zatrudnieni do obsługi diecezji sejneńskiej, czyli augustowskiej. Co było też ważne? Ważne było to, że przez Sejny, ale bardzo krótko, prowadził trakt pocztowy łączący Kowno, Mariampol, Sejny, Augustów i dalej w stronę Warszawy. Proszę zobaczyć, jaka zawiła konstrukcja, tak? Mariampol, Sejny, Augustów i na południe. Ta trasa przejazdów w tym obszarze nas interesującym wiodła do Sejn przez głęboki brud, gdybyśmy od południa jechali, a do Kalwarii i Mariampola już z Sejn przez Poluńce. Mogłoby nam nie przyjść do głowy, że Poluńce były takim ważnym punktem na trakcie pocztowym. Kiedy 1 października 1816 roku wytyczono trakt przez Kowno, Suwałki, Augustów, znaczy do Augustowa, no to automatycznie trakt przez Sejny stracił na znaczeniu. Co gorsza, także zlikwidowano ten trakt, tak zwany poboczny, z Sejn przez Głęboki Brud do Augustowa. Czyli został jedyny trakt Suwałki, Sejny, Berżniki w stronę Grodna. To też było istotne, bo przez Sejny przestało przejeżdżać wiele, po pierwsze, poczt, ale także ludzi. W tym krótkim okresie, kiedy trakt istniał, przez Sejny przejechali dwaj najwięksi tamtego świata oraz trzeci trochę mniejszy. Ci najwięksi to Napoleon. Otóż Napoleon, jak się wycofywał spod Moskwy, to 8 grudnia 12 roku przyjechał do Sejm i zjadł obiad w tak zwanym Kaffeehausie, czyli nieistniejącym dzisiaj domu, który od południa sąsiadował z domem Habermana. To taki drewniany dom karczma od początku XIX wieku. No, było to duże wydarzenie. Ksiądz Budkiewicz wspomina, jak to do uczniów, którzy po sąsiedzku prawie pobierali naukę, dotarła ta informacja. Wszyscy pobiegli do księdza Jacyny, który znał, widział wcześniej Bonapartego, żeby go rozpoznał, zidentyfikował. Kiedy ten potwierdził, to całe miasto się zbiegło do Kaffeehausu i, znaczy pod Kaffeehaus, bo tam nie weszli. Ale Napoleon zjadł tylko obiad i szybko pojechał do Augustowa. Natomiast w ślad za Napoleonem szły oczywiście wojska rosyjskie. I
drugi wielki ówczesny człowiek, pogromca Napoleona, Aleksander I, był w Sejmach. Był w Sejmach. Może przeczytam tutaj tę relację. Bo tak. 2 stycznia przybył do Berżyk, gdzie zatrzymał się w domu obywatela Rajeckiego. Przy wjeździe był spotkany przez zgromadzenie Żydów, a przy domu obywatelskim od gospodarza z jego dziećmi, które z koszyków rzucając kwiaty, uścięły nimi drogę modarsze. Udarowawszy gospodarza, 3 stycznia o godzinie 14 udał się do Krasnopola, gdzie stanął zaraz po 15. Przed carem jechał jak zwykle polowy inspektor poczt pułkownik Doliwa Dobrowolski. Na połowie drogi przy Sejnach car był spotykany od podprefekta ze szlachtą, duchowieństwem i wieśniakami, a przy samym miasteczku od żydowskiego zgromadzenia. Dla ścisłości dodam, że z Krasnopola wyjechał 4, czyli w Krasnopolu spędził noc. Aleksander I, nie jest to może chlubne, nie wiem, ale był. Natomiast ten trzeci ważny w tamtych czasach to wielki książę Konstanty, który 24 września 1814 roku zawitał do Sejm. No i oczywiście tak, to zgodnie z ówczesnym zwyczajem, wszyscy wylegli, powitali, krzyknęli parę razy, znaczy po rosyjsku to 3 razy, niech żyje wielki książę Konstanty, naczelny wódz wojsk polskich i tyle. I sobie pojechał Konstanty. Natomiast w okresie pierwszych lat Królestwa Polskiego, czyli po 1815 roku, w ramach polityki porządkowania miast w Królestwie rzeczywiście Sejmy jako miasto powiatowe zaczęły zmieniać swój wygląd. Po pierwsze stały się bogatsze. Raz, to już o czym mówiłem, że duży ruch, tak? Urzędy, ruch związany z przyjazdami do katedry, ale także sejmiki, szkoła, o której za chwilę. Więc to było niezwykle istotne. Pieniądze dawała zwiększona ilość, liczba jarmarków, którą Zajączyk zwiększył do 6. Stacjonujące króciutko wojsko. Też warto wspomnieć, że to w Sejnach stacjonowało dowództwo sztab dywizji ułanów, która była tutaj na Suwalszczyźnie rozlokowana krótko, tylko 3 lata, ale to w Sejnach był sztab z generałem Jerzym Weissenhoffem, który nawet żonę z synem tutaj sprowadził, więc nie wiem, gdzie mieszkali, ale przez te 2 lata był. Później był to korpus inwalidów i z tego korpusu kilkudziesięciu żołnierzy też w Suwałkach, w Sejnach mieszkało. Propinacje, czyli dochody z wyszynku, ze sprzedaży alkoholu, także Zajączek przekazał na potrzeby miasta. Jak był w Sejnach Zajączek, to kazał znieść młyn wodny, który był na Marysze. Potem z boku tego młyna zrobiła się awantura, dlatego że mieszczanie oskarżyli, że Zajączek polecił to zrobić. Nie dlatego, że woda z tego młynu zwiększana, z tego młyna zalewała tam grunta, tylko że okoliczni dzierżawcy chcieli po prostu, żeby Sejny mleły zboże w ich młynach, a nie w swoim młynie na terenie miasta. Stąd ekonomia zawsze odgrywała istotną rolę. Tak samo było z karczmami. Te 2 karczmy, czyli ten Kaffenhaus i jeszcze tak drugą karczmę, która wkrótce została zniesiona, przekazał także miastu, czyli dochody z tych karczem też szły na potrzeby miasta. Co istotne, miasto zaczęło się zmieniać, jeśli chodzi o wygląd. Pojawiły się studnie w 1834 roku. Wybudowano bydłobojnie, czyli rzeźnie w 1823 roku. Burmistrz w 1819 sporządził rogatki. 3 rogatki z 3 słupami. To było ważne, bo proszę Państwa, o rogatkach to tam słyszymy sobie, ale rogatki musiały być. Każdy wyjazd z miasta to była rogatka. Dlatego, że na tych rogatkach stali poborcy różnych podatków. A to wjezdne, a to brukowe, więc polankowe. Szereg podatków było egzekwowanych przy wjeździe do miasta.
Może przy okazji kiedyś Państwu poczytam relację, jak się to odbywało tutaj w Sejnach, bo to też ciekawa jest historia. Pojawiły się też pierwsze lampy rewerberowe. 10 lamp w 1835 roku. Rewerbery to taka lampa z dużym kloszem, która miała lustra i te lustra potęgowały, że to ten płomień o tej lampy olejnej był zwielokrotniony, był jaśniejszy niż sama lampa. A w Sejny, to jeśli chodzi o lampy rewerberowe, to nawet były w czołówce w Królestwie Polskim, bo na przykład Łódź co prawda była wtedy malutka, ale dopiero też w 1935 roku dostała te lampy, sobie sprawiła. Kutno w 1823, czyli tylko trochę wcześniej. A Warszawa, która najwcześniej w 1819. Czyli jakbyśmy liczyli tak łatwo i prosto, to 16 tylko lat później niż w Warszawie. No ale najważniejsze zmiany to były na sukiennicy. Budowa sukiennic. Patrzę, że się rozgadałem, więc może nie będę szczegółowo Państwu opowiadać, ale sukiennice zmieniły całkowicie wygląd Sejn. Raz, że są do dzisiaj sentymentalnie tak wspominane, nawet tam jakieś plany odbudowy się kiedyś pojawiły. Te wszystkie informacje, które napisano o budowie sukiennic, trochę trzeba między bajki włożyć, bo to i nie wtedy, i nie tak. Rzeczywiście jedyna prawda jest taka, że to Polkowski, tenże naczelnik, wymusił na Żydach zbudowanie z własnych pieniędzy tychże sukiennic. Wydawałoby się, że te sukiennice to było coś bardzo dobrego dla Sejmu. Ale w konsekwencji, proszę Państwa, po latach zaczęto zauważać, że sukiennice tak naprawdę zamiast pomóc w rozwoju miasta, to go zahamowały. Żeby nie mówić własnymi słowami, to znowu odczytam, co napisał naczelnik powiatu sejneńskiego w 1864 roku. Jego opinię podzielił też cały magistrat. Mianowicie, wprawdzie pobudowanie kramów zabezpieczyło znakomity wydatek w kasie miejskiej, zapewniło wieczysty dochód, zabezpieczyło wydatek, to znaczy kasa miejska nie musiała finansować budowy. Zabezpieczyło wieczysty dochód z placowego tejże kasie i dogodność tak dla kramarzy, jak i dla zakupujących kramarszczyznę. Ale zdaje się, że same miasto bardzo wiele straciło na pomyślnościach swoich mieszkańców, bo ile stanęło kramów, tyle bez wątpienia przybyłoby z czasem domów obejmujących w sobie i kramy handlowe. I proszę Państwa, to jest racja. Jak stanęło 21 kram, to żaden właściciel kramu, który miał swój dom gdzieś drewniany w ulicach nieprincypalnych, nie był zainteresowany zupełnie budową domu murowanego. I stąd się w Sejnach wzięły później problemy z przestrzeganiem przepisów, że w mieście powiatowym nie można budować w centrum przy ulicach pryncypalnych domów drewnianych. Sejneńszczanie zalewali Warszawę podaniami, wnioskami o to, żeby pozwolono im wznosić domy drewniane. I Sejny zostały drewniane. Liczba budynków murowanych była bardzo, bardzo niewielka. Drugim takim obiektem, który zmienił wygląd Sejn, to był ratusz. I tu z tym ratuszem to znowu jest taki sam ratusz, wszystko w porządku. Wiadomo, kiedy mniej więcej powstał, tak to rok czy dwa pomyłki, to nie odgrywa znaczenia. Co się w ratuszu mieściło, to też nikt nie pisze, a tam mnóstwo urzędów było. Nawet przez krótki czas burmistrz mieszkał, ale potem go usunięto. Bo potrzeby lokalowe były takie, że usunięto burmistrza, dano mu tam 50 rubli i niech sobie wynajmuje mieszkanie. Natomiast istotne jest to, że wszyscy za Połujańskim niestety powtarzają parę bajek, bujt, o których Krzysztof wspomniał wcześniej. Jedna z tych bujt dotyczy ratusza. Mianowicie bujda, która mówi, że ratusz spłonął w wielkim pożarze Sejn w 1818 roku.
i że ten pożar dopiero stworzył warunki do zmiany układu przestrzennego Sejm, a szczególnie otwarcia tak zwanego drugiego rynku, czyli nie kościelnego, tylko tego drugiego za Sulpienicami w stronę Przewężenia. Żadnego pożaru w Sejnach nie było w 1818 roku. Żaden ratusz nie spłonął, bo go nie było. Natomiast spłonęło rzeczywiście wtedy, spłonął dom Boraczewskiego, ówczesnego burmistrza. To dla moich Krasnopolan informacja, że Boraczewski pochodził z Krasnopola, a był burmistrzem Sejm. I jak przestał być burmistrzem Sejm w 1816 roku, to wrócił do Krasnopola i tam zmarł w 1848 roku, a wcześniej był geometrą w Dobrach Królewskich, tutaj w powiecie wigierskim. Otóż ten dom Boraczewskiego był, bo Boraczewski był jednocześnie burmistrzem, kasjerem i dozorcą magazynu wojskowego. Spłonął w nocy z 2 na 3 marca 1814 roku, a w nim wiele akt i miejskich, i magazynowych oraz kasa miejska. Połujański po prostu pomylił to wszystko. No bo rzeczywiście spłonęły dokumenty, spłonęła kasa, ale nie było pożaru Wielkiego Sejmu. Natomiast co umożliwiło tę przebudowę układu przestrzennego? Zniesienie starych sukiennic. Te stare sukiennice były drewniane i stały bliżej ratusza niż stare, niż nowe sukiennice. I dopiero jak usunięto te stare kramy i przy nich będące, to się otworzyła perspektywa, jak obniżono te nowe sukiennice, które stanęły na kanale, specjalnie kanał musiano wybudować, żeby tam odwodnić ten teren, więc pod sukiennicami to łatwo, no nie wiem, jak Państwo oglądacie, to była apteka Domosławskiego i do apteki Domosławskiego i tam do cukierni dotykały te nowe sukiennice i to wszystko stało na kanale. Budowano specjalny kanał na palach, tam w ogóle koszty rosły tej budowy strasznie. I wtedy się otworzyła perspektywa, żeby uporządkować ten drugi rynek, jak to się mówiło. Ratusz został oddany do użytku dopiero w 1941 roku, a kontrakt na jego budowę podpisano w 1839, czyli 2 lata trwała budowa. Warto wspomnieć, że budowniczym, nie tym, który zaprojektował, bo nie wiemy kto, ale tym, który wygrał licytację na budowę, był Józef Akord. Interpreter, jak to wtedy mówiono, czyli budowniczy większości obiektów na terenie Sejneńszczyzny, rządowych. On reperował i kościoły, budował kościoły tak, żeby wzniósł ratusz w Sejnach. Natomiast wiadomo, że nadzorował ze strony władz w Warszawie inżynier Szpinalski, ten sam, który też na przykład nadzorował budowę kościoła ewangelickiego. Czyli z tym ratuszem jest, jak mówię, tak, że budynek ratuszowy tak zwany stał w Sejnach jeszcze przed I wojną światową, tylko on się nie nadawał ani do obrad rady, ani do pomieszczenia instytucji miejskich. I wreszcie ostatnia bardzo ważna sprawa, która decydowała o tym rozwoju Sejm, to rozwój szkolnictwa. Nie chcę zatrzymywać się tutaj nad szkolnictwem elementarnym czy prywatnym, ale to też sam fakt, że w Sejnach istniały pensje prywatne dla dziewcząt, a w Suwałkach nie było i w innych miastach powiatowych nie było, pokazywało o znaczeniu Sejm. Dlaczego te pensje tu były? Bo byli nauczyciele ze szkoły rządowej, czyli ze szkoły z liceum albo ze szkoły wydziałowej, czy też z gimnazjum, to zależy jakiego okresu dotykamy. Założycielem szkoły średniej w Sejnach był, i tu poproszę o slajd, mam nadzieję, że tak. Tutaj źle imię mu napisano, ksiądz Wojciech Anselm Szwajkowski. Warto zapamiętać, czy też poznać jego biografię. Był później rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jedną
z największych głów tamtych czasów w Królestwie, w Księstwie Warszawskim, później w Królestwie Polskim. Nie będę opowiadać Państwu, jak ta szkoła się przekształcała, bo znowu ją przewożono do Sejm z Łomży, potem wywożono do Łomży, w Sejnach tworzono szkołę. Natomiast co jest istotne, że z miast prowincjonalnych Królestwa Polskiego szkoła sejnejska była zaliczana do najlepszych. Tu poproszę o kolejny slajd. I się bardzo dynamicznie rozwijała, dlatego że do Łomży aż od Niemna, od Kowna, nie było innej szkoły średniej, tylko sejnejska. Więc proszę sobie wyobrazić, że młodzież gdzieś tam, powiedzmy, od Rajgrodu po Kowno mogła uczyć się tutaj. Oczywiście ci bliżej Kowna to chodzili do Kowna, tak, do szkoły, ale gdzieś tam od Mariampola to już wszyscy przyjeżdżali, posyłali dzieci do Sejmu. I jeśli w 1830 roku mamy 382 uczniów, a Sejny liczą wtedy, za chwilę zobaczymy, tam niespełna 3000, to jest więcej niż 10% głów w tym mieście, to byli uczniowie. A teraz zobaczcie Państwo, że ci uczniowie musieli gdzieś mieszkać. Musieli coś jeść. Na dodatek rodzice ich tutaj przywozili, no bo przecież takiego ucznia spod Mariampola, to jak rodzice przywieźli, to znowu jechali dzień lub dwa. Zanim załatwili sprawy formalne, to znowu minął tydzień. Więc było tak, że niektórzy ziemianie z powiatu sejneńskiego i nie tylko budowali specjalnie domy w Sejnach. W tych domach mieszkała służba i mieszkał syn, ewentualnie synowie przyjaciół, znajomych. Po prostu taki konwikt się robił. I takich budynków w Sejnach było kilka. Swój dwór na przykład miał Wolmer. Bo dzieci Wolmera się tutaj uczyły. Szumkowski tak samo razem z Wolmerem tam trzymał swoje dzieciaki. Zresztą Szumkowski zmarł w domu Wolmera. Czyli plus 13 nauczycieli, plus administracja tej szkoły. Rodziny po 9-10 osób, proszę pomnożyć to, no z wyjątkiem tam kilku, którzy nie mieli na przykład tak licznych rodzin. Ale to znowu jest wielka grupa ludzi. I powiedzmy na koniec, że historia tej szkolnictwa średniego w Sejnach to jest koniec, to jest 1840 rok, kiedy ta szkoła obwodowa przeniesiona z Suwałk, o której mówiłem wcześniej, wędruje do Mariampola. Ona miała szansę zostać w Sejnach dłużej, bo był taki warunek, że jeśli w ciągu roku szkolnego 1839-40 mieszkańcy Sejn nie znajdą innego budynku niż klasztor na pomieszczenie szkoły, no to szkoła wywędruje z Sejnu. Nie znaleźli. Wobec tego szkołę przeniesiono do Mariampola. I w Mariampolu trwała do I wojny światowej, przekształcona później w gimnazjum mariampolskie. I teraz, dlaczego mówiłem, że szukałem tych sentymentalnych różnych wypowiedzi za złotym wiekiem w Sejnach? To już tam się powoli do finału. Otóż mam wyciągi z różnych pism z kilkudziesięciu lat po 1840 roku i władze Sejmi, sejneńszczanie, bo obywatele też pisali do Warszawy. Pisali tak na przykład. Już w 1939 roku, jak gimnazjum do Suwałk tylko poszło, dochody spadły miasta. Więc pisano, że z powodu zmniejszającej się w tym mieście Sejnach ludności, przez wyprowadzenie z niego szkoły gimnazjalnej, bardziej korzystnego wydzierżawienia tej pertynencji, czyli propinacji, spodziewać się nie można. W 1940 roku przez Sejny, przez Suwałki, przepraszam, przejeżdżał Mikołaj I. Wtedy sejneńszczanie pobiegli do Suwałk i u podnóżka tronu złożyli prośbę, żeby z powrotem gimnazjum do Sejn przenieść. Ale
do żądania przychylić się nie raczył car. Czyli szkoła została w Suwałkach. Stan mieszkańców tego miasta spomiędzy wszystkich powiatowych jest najbiedniejszy. Po wyniesieniu bowiem stamtąd szkoły gimnazjalnej do Suwałk uczuwać się daje stopniowe wyludnienie, a zatem upadek miasta jest przewidywany. W 1941 roku rząd gubernialny augustowski ze stolicą w Suwałkach wysłał pismo do Warszawy, gdzie policzył, to jest ciekawe, ile sejmy straciły pieniędzy na wyprowadzeniu szkoły. I przytoczę Państwu. Etat płatniczy dla Gimnazjum Sejneńskiego na rok 1839 wynosił 67 166 zł. Na mieszkania, światło, żywność, materiały ubiorcze i rzemieślników oraz materiały piśmienne dla uczniów 300 w przecięciu, to znaczy średnie 300, od każdego po 600 czyni 180 tysięcy. Zjazd rodziców i opiekunów w czasie przywożenia uczniów do gimnazjum, tudzież odbierania ich na święta i wakacje, licząc rocznie po 60 zł, to jest 18 tysięcy. Razem z miasta wypłynęło 265 166 zł i 15 groszy. A budżet miasta wtedy to było 21 tysięcy. To pokazuje skalę tego, co się stało. I nie dziwmy się, proszę Państwa, że tak sejneńszczanie płakali nad utratą tego swego złotego wieku. I poproszę o kolejny slajd. Zwróćmy uwagę, to jest nieprecyzyjne były te rosyjskie statystyki, czy też królewskie wtedy. Mamy tu liczbę mieszkańców miasta. Proszę zobaczyć, co się działo. 1800, około 516. 1191 w 808 roku. To teraz pobiegnijmy do 27 albo 33, no 27. W ciągu ilu to jest? 19 lat trzykrotnie wzrosła liczba mieszkańców. Suwałki były mniejsze. Sejny miały najdynamiczniejszy wzrost liczby mieszkańców w tej części w ogóle województwa augustowskiego. I teraz w 1940 roku wyprowadzono szkołę ostatnią, czyli obwodową. I zobaczmy, liczba mieszkańców wzrosła o te 140 kilka, ale kto był sprawcą tego wzrostu? Bo katolików mamy o 70 osób mniej, ewangelików mamy o 20 kilka mniej. Natomiast rzeczywiście wzrost daje ludność żydowska. Dlaczego? Dlatego, że uczniów Żydów nie było. Nauczycieli Żydów nie było. Uczniowie w gimnazjum, czy też w szkole obwodowej, to byli katolicy i ewangelicy. Rosjan też w Suwałkach, w Sejnach, przepraszam, się Suwałki ciągle tutaj pojawiają, nie było. Więc dla chrześcijan, jak to wtedy mówiono, rzeczywiście to była stagnacja. Podobnie zobaczmy, co się działo z domami. Tu danych nie mamy, ale jeśli tutaj jest wzrost w ciągu 23 lat o 60 prawie domów, to potem na przestrzeni kolejnych 20 prawie lat jest wzrost tylko o 10. Jakbyśmy, to może już na zakończenie przeczytam Państwu. To jest 1946 rok. Naczelnik powiatu. Wszystkie domy, w których ucznie byli pomieszczeni, wyfundowane przez sąsiednich obywateli, stały się głuchymi pustyniami, a inne ruinie uległy i prawie z kilkanaście domów opuszczonych przez właścicieli i niezamieszkanych do rozwalenia zakwalifikowano. To jest tylko 6 lat po wyprowadzeniu szkoły. Był taki nauczyciel muzyki w Sejnach, Aleksander Parys, który specjalnie wybudował
dom, zresztą Jan Waga też wybudowali dom specjalnie dla uczniów, przy czym Wagę zwolniono z pracy wcześniej, więc tam sprzedał jeszcze całkiem nieźle ten dom. A Parys potem pisał do Warszawy listy, że jego dom stracił na wartości 2/3. To pokazuje skalę tej zapaści, która spotkała Sejm. Oczywiście proszę dołożyć do tego jeszcze i to, że 44, 5, 6 rok to jest głód w Królestwie Polskim. I proszę też pamiętać, że 46, 8 to jest pierwsza cholera. I jeśli chodzi o Sejny, to też straty były tutaj ludnościowe, były dosyć duże, choć to jest 49 rok. Zachorowały 232 osoby, zmarło 59 w Sejnach, mówię tylko o Sejnach. Więc to jest bardzo dużo. I w związku z tym rzeczywiście, proszę Państwa, moim zdaniem też podpiszę się pod tym, co ci sejnejszczanie pisali i mówili. Złoty wiek to jest okres istnienia, można tak przyjąć, liceum i szkół średnich w Sejnach. I tego wszystkiego, co było związane z awansem powiatowym, z umieszczeniem siedziby biskupa, z tym położeniem przy trakcie początkowo, bo później stołeczność powiatowa już nie wystarczyła do rozwoju, a przemysłu, handlu nie było. Z czego Sejny słynęły w drugiej połowie XIX wieku? Proszę Państwa, z największych targów grzybnych. Do Sejn po grzyby przyjeżdżała Warszawa, Wilno i Grodno. Jesienią, nie pamiętam dokładnie w tej chwili dnia, to był październik, czyli teraz, gdzieś tam w pobliżu, zjeżdżano się z Królestwa po grzyby do Sejmu. Poproszę o kolejną planszę i z tą planszą ja już dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście to jest druga część, o której Krzysztof mówił, czyli pytania, jeśli Państwo zechcecie. Dodam jeszcze, że ja zostawię tu wizytówki. Jeśli ktoś z Państwa będzie uważał, że może mi pomóc, nam pomóc, to proszę wziąć wizytówkę i kontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Na pewno się odezwiemy i będziemy korzystać z Państwa wiedzy i pomocy. I z tym apelem proszę do innych mieszkańców miasta się też odezwać. No to mamy, drodzy Państwo, przedsmak księgi, która powstaje. Myślę, że już to spotkanie pokazuje, jak ogromnie ciekawe to jest materiał, Andrzeju, który zbierasz i gromadzisz, jak w wielu miejscach nowym i zaskakująco odkrywczy dla nas. Oczywiście cisną się różne pytania. Ja mam dwa, zanim Państwo zaczną zgłaszać swoje, ale chciałbym, żebyś powiedział, wracając do tych sejmików i zjazdów gminnych, gdzie one się odbywały? Czy one też w klasztorze się odbywały? Sejny były jednym z wyjątkowych miast sejmikowych w całym Królestwie Polskim i w Księstwie Warszawskim, bo w większości miast odbywały się sejmiki i zgromadzenia w kościołach. Natomiast w Sejnach rzeczywiście w klasztorze. W Sejnach wszystkie sejmiki odbywały się w klasztorze. Było tak, że był porządek dosyć ściśle określony. Oczywiście zaczynało się mszą świętą, potem wszyscy przychodzili do klasztoru. W zależności, czy to były obrady jedno, czy dwu, najdłużej mogły być trzydniowe, no to tam obradowano i kreskowano. Jeszcze jedno pytanie. Jak powiedziałaś o tym, że szkoła sejneńska była najlepszą pomiędzy Niemnem a Rajgrodem, powiedzmy, czy w tej części Polski, to poza tymi danymi statystycznymi o liczbie uczniów czy nauczycieli są jeszcze jakieś inne wyróżniki, które wskazują, że to była naprawdę najlepsza szkoła? Co o tym decydowało? Znaczy, dla okresu szkoły wojewódzkiej, czyli do 1830 roku, to decydujące było, jak wielu absolwentów studiowało na przykład na istniejącym wówczas Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast po 1833 roku to jakość tej szkoły określało to, w jakim duchu kształciła. I kiedy zmarł profesor tej szkoły,
Sylwester Okołów, to w tygodniku ilustrowanym ukazał się jego nekrolog, taki bardzo obszerny, łącznie z ryciną, z podobizną Sylwestra Okołowa. I autor tego nekrologu napisał, że miał szczęście Okołów, że rozpoczął pracę w Sejdach, w mieście prowincjonalnym, oddalonym od Warszawy, gdzie wszystkie te warszawskie złe, rosyjskie oczywiście, zaborcze idee nie miały dostępu i młodzież kształcono tylko dla nauki. Zresztą warto wspomnieć, że niektóre prace uczniów wykonane razem z nauczycielami w ówczesnych szkołach są do dzisiaj podstawą na przykład dla botaników w ustalaniu roślinności z początku XIX wieku. W Krakowie zachował się plan Sejm sporządzony przez uczniów na zajęciach z topografii. I to wyznaczało. Zresztą profesura ówczesna sejneńska to jest naprawdę górna półka w Królestwie Polskim. Tutaj Augustyn Żdarski, to rodzina poetycka, tak, patriotyczna, Okołów. Konarski to absolwent, tak. To z Konarskimi to jest, no tak, był uczniem, tak, na tam i on i jego brat. Zresztą wiadomo, że potomkowie Konarskich mieszkali w Sejnach do II wojny światowej. Czyż Szwajkowski zachowały się jakieś jego wspomnienia, czy materiały o tym czasie w Sejnach? Nie, pan Robert Szwajkowski nie zostawił wspomnień. Mam gdzieś tylko notatki z rozmów, które z nim prowadziłem. I od niego mam taką jednodniówkę z gimnazjum sejneńskiego z 1835 roku, sportową jednodniówkę, bogatą w fotografię i w taką historię różnych dyscyplin w Sejnach sportowych. Bardzo to jest ciekawe. Uzupełnia mocno kronikę Kłapowskiego. Bardzo proszę, jakbyśmy mogli troszkę dać światła na publiczność, Kacprze, to zachęcam Państwa do zadawania pytań czy podzielenia się swoimi refleksjami. Bardzo, bardzo proszę, kto będzie pierwszy z pytaniami? Pytania mogą być z późniejszej, znaczy z bliższej nawet. Na to, że wyczerpałem temat i słuchaczy. Czasem Sejm jeszcze niż ten okres dominikański. Ale do mikrofonu, jeśli można prosić, jeszcze raz powtórzyć. Halo, halo. Czy nie musiał Pana jednak uczynić wielkim złotem w historii Sejm, ten okres dominikański, tych, powiedzmy, XVIII wiek, tak, chociażby. No, sejneńszczanie nie wspominali tego jako złotego wieku, więc ja też tego nie znam. Bo XIX wiek to taki początek administracji, takich współczesnych form organizacji, no ale okres dominikański może tak bardziej mitycznie się zapowiada. Zapytamy Melchiora, jak zgłębi czas dominikański. Już nie? Tak, proszę. Jeszcze tylko podam, że Janusz Tazbir na przykład wymienia Sejny tak w książce Kultura Szlachecka jako jedno z tych większych centrum pielgrzymkowych. To takie no, ładne źródło do... I te dane budowane w słowniku Królestwa Polskiego, nie wiem, wiarygodne 30 tysięcy pobożnych Litwinów, te fermie z tej okazji. To robi takie wrażenie, bo wiek XIX, jak pan tutaj czytał, administracja, te takie polityczne, że tak powiem, ruchy, a ten okres dominikański taki może taki taki legendarny, tak? Może nie tak udokumentowany. Działa na wyobraźnię, tak powiem, mitotwórczy. Dziękuję. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że to jest oczywiście bardzo istotny wątek. Na ile, to jest proszę, sam się zastanawiam, na ile złoty okres klasztoru był złotym okresem miasta.
Pytanie właśnie, też, które sam sobie zadaję, jak podejść, to jest coś, myślę, o tym za jakiś czas pewnie też bym się z Państwem dzielił. Tak, tak, właśnie o to chodzi mi, o to, że jak podejść, prawda, do historii miasta w okresie, kiedy to miasto było w cieniu klasztoru. Kiedy w zasadzie niemal wszystkie źródła, jakimi dysponujemy, dotyczą klasztoru, a nie miasta. I na ile historia klasztoru jest historią miasta? Może klasztor syjneńskich dominikanów w XVIII, już w XVII wieku był naprawdę ważną placówką, która świetnie prosperowała, która miała duży majątek i odgrywała bardzo dużą rolę kulturową, religijną. No, wystarczy spojrzeć, prawda, wyjść i przejść się kawałek, spojrzeć na wspaniałą fasadę Bazyliki Sejneńskiej, a także wejść do środka i zobaczyć wyposażenie. To jest sztuka naprawdę najwyższej próby XVIII wieku, której można by się nie spodziewać właśnie tak na prowincji jednak. Natomiast, no właśnie, ja w tej chwili nie odpowiem na to pytanie. To jest pytanie, które sam sobie też zadaję. Na ile pomyślność klasztoru przekładała się na pomyślność miasta? Częściowo na pewno. Ale właśnie pytanie, czy to nie jest trochę rzeczywiście tak, jak przed chwilą mówił Andrzej, że właśnie dopiero kiedy miasto się wyzwoliło spod tej dominacji klasztoru, mogło naprawdę się bardziej rozwijać w jakiejś przynajmniej mierze. To jakby takie myśli, jakie mi teraz krążą po głowie w tym temacie, natomiast do wątków dominikańskich na pewno wrócimy przy jakiejś kolejnej okazji właśnie tej trudnej, myślę, w jakiejś mierze relacji miasta i klasztoru. Przypomnę tę tabelę, że w 1800 roku Sejmy liczyły 516 mieszkańców. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa chce o coś zapytać? Proszę. Andrzeju, bo ja śmiem mówić po imieniu do mojego kolegi. Czyli ten okres powstania listopadowego jakoś specjalnie u nas nie zaistniał. Nie był jakimś takim czasem, nie wiem, formowania jakichś oddziałów w okolicy, poza linią Planter, która gdzieś tu, że tam w okolicy zaistniała, to nic więcej w źródłach jakby nie można tego znaleźć, tak? To znaczy w ogóle okres powstania listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej 31 roku miał ogromny wpływ także na Sejmy, chociażby z tego powodu, że tak szkoła nie funkcjonowała. W Sejnach po raz pierwszy pojawia się wojsko rosyjskie, które zajmuje, i tutaj są dokładne relacje, na lazarety, budynek szkolny, część mieszkań, bo wprowadza coś takiego jak kwaterunek, bo do połowy XIX wieku wojsko stacjonowało trybem obozowym, znaczy nie było kosza. Jeśli oddział wojskowy przychodził w zasadzie wtedy, tak, do Sejm, to albo obozem stawał na obrzeżach miasta, to zwykli żołnierze, szeregowi, tam podoficerowie, natomiast dla kadry oficerskiej w ramach tak zwanego kwaterunku wynajmowano przygotowane mieszkania w mieście, za które mieszkańcy, właściciele tych domów otrzymywali wynagrodzenie. To wynagrodzenie pochodziło ze składki kwaterunkowej, bo wszyscy mieszkańcy musieli płacić składkę kwaterunkową, żeby potem temu, u którego to wojsko było, było czym zapłacić za ten pobyt. I zwykle taki kwaterunek to były duże zniszczenia. Te mieszkania po kwaterunku nadawały się do remontu. Sejny nie były na szlaku też głównych przemarszów. Główne przemarsze, wtedy tysiące żołnierzy wędrowały w kierunku Mariampol, Suwałki, Augustów albo Grodno, Lipsk, Augustów, tą trasą. Nieliczne tylko wędrowały
do Augustowa, ale proszę pamiętać, że do przełomu XIX i XX wieku, nie wiem dokładnie do którego roku, wszystko, co się działo na trasie Łoździeje-Augustów, musiało przejść przez Sejny. Nie było tego łącznika od Gib do... O, wiecie Państwo, tak? O czym mówię. Bo ten łącznik dopiero powstał, jak Rosjanie zaczęli budować tak zwane drogi strategiczne w końcu XIX wieku. Więc wcześniej wszystko wędrowało przez Sejny. Więc nawet jeśli te oddziały jakieś przez Łoździeje szły w stronę Augustowa, to musiały też przejść przez Sejny. Chociaż to były nieliczne, bo to było tylko zabezpieczenie boku przemarszu głównych oddziałów armii rosyjskiej. Natomiast w okolicach Sejn pojawiały się oddziały i Mirskiego, i Puszeta, ta partyzantka polska. Natomiast w Sejnach na Suwalszczyźnie w ogóle powstanie listopadowe, to najbliższe starcie to pod Rajgrodem, tak? No to jest ten epizod, tak, kiedy profesor Wojciech Rywiński wyprowadził do Warszawy w grudniu 30 roku. Liczby są różne, od 60 do 90 uczniów szkoły wojewódzkiej w Sejnach. Zresztą łatwo jest, no, może nie bardzo łatwo, ale można to sprawdzić, ilu później z nich zostało oficerami armii w powstaniu listopadowym, bardzo wielu. Ilu było na emigracji, jaką rolę odgrywali na emigracji, bo wspomniany tutaj Szymon Konarski, tak, jego brat Stanisław, ale także Kajsiewicz, Buchary. Czy nazwiska są w źródłach, tak? Nazwiska są w źródłach, tak? To może, tak samo jak możemy sprawdzić nazwiska studentów Uniwersytetu Warszawskiego, to możemy bardzo dokładnie sprawdzić, dlatego że zachowała się księga wpisów na uniwersytet i zwykle podawano szkołę, którą kończyli ci kandydaci. Natomiast z oficerami jest trochę trudniej, bo nie wszystkie akta personalne Komisji Rządowej Spraw Wojny się zachowały, ale nawet słownik Bieleckiego oficerów powstania już pokazuje, że mamy kilkunastu oficerów powstania listopadowego, którzy kończyli szkołę w Sejnach, albo uczyli się w Sejnach, bo to niekoniecznie musieli być absolwenci, tak? Bo uczniowie szli z czwartej, trzeciej klasy. Pamiętajmy, że do szkoły wojewódzkiej przyjmowano uczniów od 9 roku, najmłodszy uczeń mógł mieć 9 lat, ale sprawność nauczania, jak dzisiaj się mówi, czyli promocja do innych klas, była zupełnie inna niż dzisiaj. Dzisiaj to są wyjątki, kiedy ktoś jest niepromowany, natomiast to jest wbrew przyrodzie, no w ogóle wbrew przyrodzie. Natomiast wtedy tak zwana sprawność nauczania wynosiła, w zależności od klasy oczywiście, od 50 do 70%. Czyli te 50% to 30% powtarzało klasy, więc w klasie 5 czy 6 byli chłopcy, którzy mieli po 19-20 lat, a kończyli szkołę czasem w wieku 23 lat, jeśli dokładnie studiowali ten program tej szkoły. Więc tutaj klasa nie jest ważna, ważny jest wiek tego człowieka, który szedł do wojska. I rzeczywiście ta postawa Wojciecha Rybińskiego spotkała się z pochwałami prasy warszawskiej, tej prasy wolnej wtedy. Zresztą Rybiński musiał opuścić później Polskę i zmarł na emigracji we Francji. A wcześniej, bo to jak będziemy mówić może o inteligencji, o nie elitach władzy, ale inteligencji, Rybiński był bardzo mocno zaangażowany w życie takie społeczno-obywatelskie w Sejnach. Był sekretarzem kilku sejmików, zgromadzeń, bo tam miał prawo udziału w jednym i w drugim. Na przykład Dogiel no, stał się najwybitniejszą postacią po powstaniu stycznia, profesor szkoły, bo Rosjanie go zwolnili, nie zatrudnili ponownie po 1833 roku. Był podszkarpem w Szybliszkach, ale zjazdy obywateli ziemskich z całej gubernii odbywały się u niego w majątku, w Moskiewszczyźnie, szczególnie przed powstaniem styczniowym, więc tutaj można by podawać sporo takich przykładów. Natomiast informacje o samym przebiegu, o tym, jak sejneńszczanie to odbierali w 1931 roku,
nie mam, jest jedna relacja, ale bardzo stronnicza, bo nawet księdza Bonaventury Butkiewicza, on był tak spolegliwy wobec Rosjan, że robił wiele, żeby zasłużyć na ich uznanie. Zresztą to było potem, to był powód, dla którego nie został biskupem między innymi, tylko administratorem był w Sejnach. Bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego wątku szkolnego, który przedstawiłeś i w jaki sposób go przedstawiłeś, że jest to jeden z tak silnych elementów, który wpływa na rozwój miasta, no i jest właśnie fundamentem wieku złotego. I szkoda, że jest tak, a uczy nas to doświadczenie pokoleń, że historia nie jest nauczycielką skuteczną, ale myślę, że może też powodować pewną refleksję. I to, że szkoła, nie tylko od strony ekonomicznej, że powstawały takie, że to było z takim pożytkiem ekonomicznym dla miasta, ale na pytanie, co sprawiało, że ta szkoła była tak silnym elementem rozwoju, odpowiedziałeś, że to, czego się uczyło i jacy ludzie z tego wychodzili. Myślę, że to ogromnie ważne dla nas dzisiaj, myślących o tym, na czym tak naprawdę realnie polega rozwój społeczności, wspólnoty, miasta czy miejsca naszego zamieszkania. Będę czekać na ten rozdział z wielkimi emocjami. Ja chciałbym odesłać do książki, którą wspólnie z Jolą przygotowaliśmy o Olsztyn, czyli historia 75 lat liceum imienia Szymona Konarskiego, gdzie też jest duży mój tekst o szkołach średnich. Oczywiście on nie jest wyczerpujący, ale to jest taka suma tego, co udało się do tej pory o oświacie dostarczyć, znaleźć. Natomiast chcę dodać, że sejneiszczanie, jak wspomniałem, pamiętali o tym, że była ta szkoła wojewódzka czy gimnazjum. Bardzo mocno to w ich świadomości i pamięci tkwiło. Przykładem jest to, że jak starano się o szkołę niepełną średnią w drugiej połowie XIX wieku, którą Sejny otrzymały w 1880, była to trzyklasowa szkoła miejska. Proszę tylko pamiętać, że w trzyklasowej szkole miejskiej cykl nauczania trwał 6 lat, bo każda klasa była dwuletnia. To wówczas, jak formułowano prośby do generał gubernatora, że Sejny zasługują na tę szkołę, to proszę Państwa, odwoływano się cały czas do szkoły wojewódzkiej, do gimnazjum. Pamiętano. A jak się dzisiaj mówi w Sejnach, że w Suwalskim liceum jest złota księga gimnazjum sejneńskiego, to w sejneńszczanom serce powinno bić. Dlaczego nie w Sejnach, tak? Tylko w Suwalkach. No bo to gimnazjum zostało przeniesione, tak jak mówiłem. Suwalczanie zorganizowali 20 czy ileś furmanek i te furmanki przez długi czas woziły wyposażenie gimnazjum do Suwał. Profesura też z całym dobytkiem przemieszczała się do Suwał. Więc jeszcze w okresie międzywojennym wszystkie teksty, jakie się pojawiały dotyczące oświaty w Sejnach, zawsze się odwoływały do tamtej tradycji. Nawet jak w prasie centralnej w latach 30. XIX wieku pisano o Cambridge Północnym, Osadowski to napisał, to odwoływał się też, czy przywoływał tradycję tejże szkoły, a każdy wymienia Szwajkowskiego jako założyciela. Nie mówi się o tym, że w Sejnach sekretarzem przez 2 lata u Straszyńskiego był założyciel Instytutu dla Dzieci Głuchych w Warszawie. Więc tu naprawdę przewinęło się nie tylko w czasach szkoły wojewódzkiej, ale i później wielu osób. Dla mnie dużym zaskoczeniem ostatnio na przykład jest odkrycie, to z panią Agatą się tym dzieliłem, Antoniego Grudzińskiego, który był sierotą przygarniętym do ochronki, którą prowadziła Klementyna Ciemnołońska,
mieszkanka Sejn, długo, długoletnia, zmarła w 1919 roku i prowadziła przytułek na wniosek lubińskiego biskupa. I tenże Grudziński po stracie rodziców trafił do tego przytułku. Potem studiował w konserwatorium muzycznym w Warszawie w klasie organów. Był prywatnym nauczycielem i właścicielem szkół muzycznych w Łodzi i w Warszawie, a w okresie międzywojennym został dyrektorem Konserwatorium Warszawskiego. Jego wnuk do niedawna, 3 lata temu, przestał być prezesem Polskiego Towarzystwa Chopina. To jest bardzo dużo osób, które gdzieś tam swoim życiorysem zahaczyły o Suwałki, odgrywały o Sejny. Bo jak bezwiednie zaczynam mówić, to mi sobie Suwałki wpadają. Jednak myśleć, żeby tego nie robić. Więc jest tych osób bardzo dużo. Ja jak tam przeszukuję te dokumenty, to naprawdę sporo tego się trafi. A gdyby tak listę księży zrobić, proszę Państwa, na przykład po seminarium sejmieńskim. Przecież to jest nieprawdopodobna rzesza ludzi wykształconych, odgrywających ogromną rolę, nie tylko, może przede wszystkim w kulturze litewskiej. A idąc tym tropem Andrzeju Grudzińskiego, czy przy tym, bo to rzeczywiście niezwykły obraz nam odsłoniłeś, takiego sejmikowego miasta, prawda, w którym się wydarzają zjazdy, setki ludzi w tym biorą udział, rodzin, jest ta szkoła wojewódzka. Czy są jakieś ślady życia kulturalnego, które możemy odtworzyć z tamtego okresu? Czy tym zjazdom, czy życiu szkolnemu towarzyszyły koncerty, muzyka, przedstawienia? Więc tak, rzeczywiście głównie to było coś, co towarzyszyło życiu szkolnemu. Dlaczego? Dlatego, że w czasie tak zwanych popisów, popisy to było zakończenie roku szkolnego, one trwały 3-5 dni i zjeżdżały się na te kilka dni rodziny, wysocy urzędnicy, biskup, no w Sejnach była łatwość, później wszyscy biskupi praktycznie byli. No nie zdążył, bo starszyński 37, więc tylko trzykrotnie, ale przyjeżdżał nawet gubernator z Suwałk na taki popis i wówczas po pierwsze profesorowie przygotowywali odczyty, prace naukowe, które odczytywali do zgromadzonych. To był pierwszy objaw takiego życia trochę naukowego. Druga sprawa to w trakcie tychże popisów odbywały się koncerty uczniowskie. Więc uczniowie popisywali się tym, czego się nauczyli, jeśli chodzi o muzykę, wystawa plastycznych miała miejsce. Ale o Suwałki też Sejny. A już sam się poprawiam, to dobrze. O Sejny zahaczały też trupy teatralne. Sejny powiatowe do 30 roku były miejscem, gdzie te trupy przyjeżdżały. Później omijały Sejny. To były głównie Suwałki. Dopiero pod koniec XIX wieku są ślady, że znowu przyjeżdżają do Sejmu. Pojedynczy artyści, bo proszę Państwa, w tamtych czasach nie było telewizji, nie było radia, nie było płyt, nie było czegoś takiego, jak dzisiaj mamy. Więc taki skrzypek pianista, albo w duecie, czy w tercecie z jakimś swoim zespołem, albo indywidualnie, jeździł i koncertował po miastach, które dawały mu szansę zarobku, bo on musiał jeszcze za tak zwane krzesełkowe zapłacić podatek, normalny podatek. Tak. Każdy artysta od jednego krzesła musiał tam zajętego w czasie występu zapłacić ileś podatku do kasy miasta. Więc ci artyści tutaj się pojawiali, tyle tylko, że niestety odnotowywanie tych faktów było dosyć rzadkie. Jak ktoś znany przyjeżdżał, to wtedy tak, ale akurat ci Sejny omijali. Więc no kościół, nie tutaj diecezji, katedry, to też było związane z życiem kulturalnym. Przy czym zapewne no było tego więcej niż mamy śladów. Okay.
przyszła mi refleksja do głowy, że skoro ta szkoła dawała aż tak wiele, to zastanawiając się, dlaczego Sejdyńczanie, czy Sejdyńszczanie, jak ty mówisz o nas, nie zawalczyli do końca o tą szkołę. No nie przebili się. Nie było świadomości aż takiej, że to jest taka rola dopiero po utracie, czy to jest tak, że przegapili coś, pieniędzy nie mieli, bo Agata już się powiedziała, że skoro takie były zyski, to mogli wziąć kredyt i zbudować jakiś budynek, żeby ta szkoła jednak była. To jest fajny sposób myślenia. Otóż przy budowie sukiennic, ponieważ tam było 21 wspólników, 21 gramów, tak najpierw myślano o 30, potem zbito to do 21, ale zaczynamy od 30, było 30 wspólników. Nie było szansy, żeby 30 mogło prowadzić budowę jednych sukiennic. Więc wybrano trzech, którzy na swoje imię zaciągnęli pożyczkę, kredyt, ale zabezpieczyli go na majątku tylko jednego z nich, właściciela dwóch posesji w Sejnem. To był 1829 rok. Przyszedł 30-31, wojsko rosyjskie weszło. Rozgrabiono wapno, zniszczono materiały budowlane. W tych kramnicach, które już były gotowe, magazyny wojsko zrobiło. I budowa przeciągnęła się nie tak, jak piszą, jak Węcki na przykład pisze. Przeciągnęła się do 38 roku. A 40 lat trwała walka rodziny Mauserbergera o to, żeby mu oddać dom, który skonfiskowano, te dwie działki, na zabezpieczenie tego kredytu. I też nie odzyskali w międzyczasie, bo to jest materiał na powieść taką trochę kryminalno-gospodarczą. To jest taki element odpowiedzi. Natomiast walczyli z Sejdyńszczanie. Proszę Państwa, biskup Straszyński zrozumiał swój błąd. On w kwietniu 37 prosi Warszawę o oddanie klasztoru na potrzeby biskupa, a 3 miesiące później już pisze i prosi, żeby gimnazjum zsuwał do Sejm przynieść, żeby nie odbierać, tak? Bo to jeszcze były 2 lata na przygotowanie, żeby nie odbierać. Ale to było niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że już przed powstaniem stycznia w 1826 roku po raz pierwszy ówczesny gubernator, wtedy jeszcze prezes Komisji Województwa Augustowskiego, już wnioskował w Warszawie do władz centralnych o przeniesienie szkoły wojewódzkiej do Suwałk. Dlaczego? Dlatego, że w Suwałkach, proszę Państwa, jest rząd gubernialny, jest sąd, tak, trybunał, tam są, jest 200-300 urzędników wysokiej rangi, których dzieci przecież potrzebują szkoły, a nie wysyłania tej szkoły do tych uczniów, do dzieci do Sejmu. To nie było szansy, to musiała być rzeczywiście decyzja na samej górze, że taki Oxford stworzymy w Sejmie. Ale to nie były czasy, kiedy tak myślano, właśnie odwrotnie myślano. Bo w takich Sejmach można było krzewić myśl, nad którą nie było kontroli. A w Suwałkach ta kontrola była codziennie. Bo gubernator sobie jak szedł do pracy, to przechodził obok gimnazjum, widział uczniów, spotykał się z nauczycielami, oni wszyscy byli na widelcu. Więc był taki trend, że te wyższe szkoły lokowano w większych miastach, nie w mniejszych. Z tego względu właśnie, o czym mówiłem, że ten Okołów ze Zdanowskim, jak tu stworzyli to gniazdo nauki i myśli takiej, to nie było to pozytywne dla władz. To było akurat powodem do tego, żeby myśleć, co z tą szkołą zrobić, bo ona jak tak wychowała przed 30 rokiem, to żeby tego nie robiła później. To było niezwykle... Panie Andrzeju, ja bym chciał jeszcze dopytać a propos tej edukacji, bo my tutaj, jak pan doskonale wie, biegamy między synagogą a Jeziwą do tej pory i jakieś może słowo na temat, na ile jest tym prawdy, na ile ta edukacja dotycząca właściwie no niemal połowy albo nawet więcej niż połowy mieszkańców Sejm, jak wyglądała z tej strony, z strony żydowskiej, gminy żydowskiej? To jest problem. Problem przede wszystkim ze względu na brak źródeł. Nie ma źródeł żydowskich. Wiemy, że istniała
znaczy wiem, że funkcjonowała, że była próba stworzenia szkoły średniej żydowskiej w latach 50. Przyjechał tutaj rabin ze Słonina i założył szkołę. Do niej przysyłano uczniów z całego tutaj wielkiego regionu i ona funkcjonowała na obrzeżu oficjalnego systemu. W ogóle szkolnictwo żydowskie funkcjonowało poza systemem, nawet wtedy. I przy czym władze rosyjskie nie dotykały, pozwalały na funkcjonowanie, znaczy to wtedy Królestwa Polskiego. Natomiast kiedy się zrodził problem? Kiedy na utrzymanie tej szkoły zaczęto zbierać ofiary od zainteresowanych Żydów z regionu. I w Grodnie, czyli już w cesarstwie, sprawniejszy był system donoszenia i kontroli, stwierdzono, że w Grodnie zbiera się pieniądze na jakąś szkołę żydowską w Sejnach. I ruszyła cała karuzela, której efektem było, że tego Widgora, który był założył tego rabina, łącznie z jego pomocnikiem usunięto z Sejm. To trwało zaledwie półtora roku. Potem przyznam, że jeszcze nie zabrałem się za badanie tej szkoły, którą się wiąże z Widgorem. To jest jeszcze przede mną. Natomiast no, nauczanie na poziomie takim początkowym to też nie było państwowej szkoły elementarnej dla dzieci żydowskich, więc to oświata dla Żydów była w gestii Żydów. I hedery tworzyli, że tak powiem, samoistnie, z własnej woli, za własne pieniądze. Tych małubenów też zatrudniała społeczność, a problem rozpoczął się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy my mówimy, że to element rusyfikacji, ale z drugiej strony to jest element imperialnej polityki Rosji, władz rosyjskich. Oni chcieli te hedery podporządkować, wprowadzić w system. I robili to drobnymi krokami. Pierwszy krok, czy jeden z pierwszych kroków, to był taki, że każdy heder musiał być zarejestrowany w Okręgu Naukowym Warszawskim. A to chodziło o dyrekcję naukową w Suwałkach, w gubernialnym. I teraz, jak taką szkołę społeczność żydowska zarejestrowała, to automatycznie zobowiązana była do tego, żeby na budynku, w którym jest szkoła, była tabliczka, że Mehmet taki i taki prowadzi szkołę i numer pozwolenia. Potem kolejny etap to było wprowadzenie co najmniej 2 godzin nauczania w języku rosyjskim. Dlatego, że społeczność żydowska wymykała się w ogóle tej językowi urzędowemu, więc próbowali Rosjanie to w ten sposób zrobić. I te hedery istniały w ten sposób, na tej zasadzie, aż do początku XX wieku. Dopiero wtedy w Sejnach powstaje tak zwana rządowa elementarna szkoła dla dzieci żydowskich. Ale to jest dopiero w okolicach rewolucji 1905 roku. Natomiast nie odpowiem na pytanie o szkołę Widgora w tej chwili, bo jeszcze to jest przede mną. Ale była taka. Musiała być. Pytanie tylko, jak długo, kto uczył, skąd byli uczniowie, ilu ich było, jaki był tok nauczania. Podejrzewam, że jedyne, co może nas do czegoś doprowadzić, to przejrzenie korespondencji z Sejm, to czasopism żydowskich w Stanach Zjednoczonych albo w zachodniej Europie. Bo tutaj u nas żadnych dokumentów pewnie nie znajdziemy. Nie ma w ogóle śladu. Jeszcze są budżety zachowane, ale też nieliczne, w Archiwum Wileńskim budżety Okręgu Burzniczego Sejneńskiego. To po budżetach może się da coś odczytać, ale nie musi. Więc nie wiem, jak to będzie. Tak samo zresztą, jak są budżety filiału ewangelickiego, które mam nadzieję, że pozwolą mi na ustalenie, kiedy wybudowano, zakończono budowę kościoła ewangelickiego, bo u Państwa znowu, ja o tym nie mówiłem, bo jest tak, że wszyscy prawie piszą, że w 1844 roku społeczność ewangelicka w Sejnach uzyskała, no, wybudowała kościół, czy coś takiego. To nieprawda. W 1944 roku założono w Sejnach filiał
ewangelicji kościoła w Suwałkach. A społeczność dostała pieniądze rządowe na wynajęcie budynku. I ten budynek był na modlitwy oraz na szkołę ewangelicką. Natomiast kościół, ten, który macie Państwo na Zawadzkiego, kamień węgielny wmurowano w 1892 roku. Czy to nie jest kościół z 1844, jak się pisze? Kamień węgielny 1892, natomiast nie wiem, kiedy oddano. Pojawia mi się podejrzenie, że to jest 1905, bo wtedy duże pieniądze na dokończenie budowy, tak to jest sformułowane. Ale to nie musi być jeszcze rok, w którym rzeczywiście oddano do użytku ten kościół. Tu niestety jeszcze jest problem, tak? No ja dziękuję bardzo i póki Pan tego nie zdementuje, to my będziemy dalej na jeszcze wybrać. Nie można. Natomiast już od razu powiem, że lista rabinów, która funkcjonuje Państwa na stronie i w ogóle w internecie, jest absolutnie nieprawdziwa. Znaczy nazwiska niektóre są prawdziwe, ale laty pełnienia obowiązków rabina to zupełnie są rozjechane. Ale co? Trzeba zmodyfikować, ale co zrobimy? Ale to, co się z Twojej opowieści wyłoniło też w tej historii z kolei żydowskiej społeczności Sej, to że po tym okresie przyjęcia ich czy zaproszenia przez Dominikanów, czyli wcześniejszym okresie, widać z tego, co przedstawiłeś, że nastąpiła z jednej strony zapaść po tym Złotym Wieku, zamknięcie szkoły i wtedy zaczyna się inne życie żydowskie w Sejnach, prawda? Że to jest ten moment wzrostu i pewnie wtedy się pojawia też szkoła, prawda? To gimnazjum hebrajskie, jak my je nazywamy i tak dalej, prawda? Że to jest jakoś też współzależne może. Może tak, a może po prostu społeczność żydowska dojrzała wtedy do tworzenia już szkoły, bo też Żydzi to byli oporni, bo wobec oświaty tej zewnętrznej zupełnie, bo inne wymagania były. Ich szkoły raczej dotyczyły religijności niż wiedzy takiej twardej. I oni pewnie jako społeczność, myślę, zaczęli dojrzewać do tego, żeby to tworzyć. Tu jeszcze trzeba spojrzeć na ówczesne uwarunkowania takie prawne w Królestwie Polskim. Dlatego, że Żydzi mieli, no to jest długa kwestia, zakaz zajmowania pewnych stanowisk, wykonywania pewnych zawodów. W Sejnach była próba utworzenia rewiru, to o tym też nie wiedziałem. Bo było coś takiego jak rewirowanie, że nie wiem, czy Państwo wiecie, na czym to polegało. Otóż, poczynając od czasów Księstwa Warszawskiego, w niektórych miastach wyznaczano ulice czy kwartały miast, w których mogli mieszkać Żydzi i do których postanowiono przesiedlać Żydów z tych ulic, które nie należały do rewiru. Na przykład w Suwałkach utworzenie czy walka o nieistnienie rewiru była prowadzona przez społeczność żydowską od 1823 roku do 30, któregoś już nie pamiętam, łącznie z takimi tragicznymi obrazkami, że jak podjęto decyzję o rewirowaniu, to żandarmeria wysiedliła po prostu z całej kościuszki, z całego wokół rynku, około 1500 Żydów do ulicy Rewirowej, czyli dzisiejszej Noniewicza. I oni tam bez dachu nad głową po prostu wegetowali, aż Warszawa nie pozwoliła na zmianę decyzji. I teraz taką próbę podjęto też w Sejnach, tylko nie przesiedlenia do rewiru, tylko stworzenia rewiru. I rewirowanie to było coś, co spotykamy w Królestwie Polskim aż do lat 40. Ostatecznie przecież dopiero równouprawnienie Żydów w 1862 w ogóle tę myśl wycięło rewirowanie. Także to no, też jest istotne, natomiast zdecydowanie w Sejnach następuje po tym, tak jak nawet ta tabela trochę pokazuje, rozwój społeczności żydowskiej, dominacja też demograficzna w Sejnach i te relacje układały się
tamtym czasie no, głównie ekonomia decydowała. Bo polityka wkraczała wtedy, kiedy coś się działo ważnego, na przykład w okresie powstania jednego czy drugiego. To wówczas było dopiero coś takiego istotnego. Może tyle. Drodzy Państwo, ja myślę tak, że strasznie się cieszę, że wykradliśmy Cię w tym sułapku. Jeszcze, proszę, jeszcze jest pytanie, tak? Lansmanem się czyta takie źródła. Często się widzi, że Żydzi urodzeni w Sejnach, a potem Det, Raczek, Pakarzewo, że nastąpiła taka migracja z Sejn do lepiej skomunikowanych regionów, zwłaszcza. Raz był pomysł na to, że... Zepnął się może pan źródła z taką jakąś możliwością doprowadzenia do Sejn kolei żelaznej, czy to jednak było marzenie? Nie da. To było marzenie. Po raz pierwszy i jedyny, jaki spotkałem, to marzenie się pojawiło w 1862 roku, kiedy budowano kolej warszawsko-petersburską. Znaczy w 1862 oddano ją do użytku, tak, na całej trasie. Ale no wcześniej trwały budowy i gubernator suwalski ówczesny na wniosek ziemian z powiatu sejneńskiego nawet zrobił taką naradę, w trakcie której dyskutowano nad możliwością poprowadzenia odcinka od nogi kolei warszawsko-petersburskiej Grodno, Sejny, Suwałki i do Prus. Ale skończyło się na tam dwóch czy trzech naradach. Nie miały szans Sejny na żadną kolej, to jest oczywiste. Suwałki dostały ją w 1898 tylko dlatego, że zmieniła się sytuacja geopolityczna i potrzebna była ta odnoga linii tej kolejowej, żeby wojsko do Suwałk dowozić, że można było transportować. W Suwałkach stworzono potężny garnizon. Natomiast Sejny były za daleko od granicy, były za małe, nie miały szansy. Nie znajdowały się na żadnym takim szlaku. Połączenie Grodna, Suwałki i Olita to tak, ale nie Sejny. Sejny dopiero w 1862 roku zaczęto budować tak zwany trakt drugiego rzędu z Suwałk do Sejn, skończono w 1866 do Grodna. To była namiastka linii kolejowej. Po to, żeby z Suwałk mogli, czy z tych terenów, wszyscy dojechać do Grodna jako stacji kolejowej. Przecież do Suwałk później tę kolej z Grodna poprowadzono. I z Suwałk jechało się do Grodna, tam się czekało na kurs albo do Wilna, albo do Warszawy. Nie pamiętam, ile podróż trwała i kosztowała, ale długo. Nie miało już Sejny szans. Ale powiem Ci, że to, co powiedziałeś o sile Sejn, właśnie z tego powodu, że były odległe od centrum władzy wtedy zaborczej, prawda? I że to mogło uwolnić jakby, czy dawało szansę na inne uczenie, na inne postawy, daje nam też do myślenia jako coś bardzo ważnego, choćbyśmy nawet nie mieli tej kolei. To właśnie kolej wtedy utrudnia. Natomiast zawsze kończę. Zawsze jest tak, że proszę Państwa, im bliżej władzy, tym trudniej. Przecież po co w 1967 roku powstało 10 guberni w miejsce 5? Żeby łatwiej kontrolować. Po co w 1975 roku powstaje 49 województw? Żeby łatwiej kontrolować. I teraz kto dalej od centrum kontrolnego, ten ma większy, lżejszy oddech. No. A Państwo nie wiedzą, jak. Im bliżej dyrektora, tym zawsze jest trudniej oddychać. No, im dalej, tym lżej. Ja się miałem nie odzywać, bo nie wierzę historykom z kolei.
ludzie mówią, że nie wierzą politykom, ja nie wierzę historykom, bo ktoś im zawsze płaci. No, widzę, że tutaj pieniądze się godne znajdą. Chciałbym, nie jestem historykiem, ale chciałbym koledze trochę odpowiedzieć. Trzeba się zagłębić w system stawiania tych kolei w Rosji, kto za to płacił. I dlatego Sejny nie miały żadnych szans, bo powstało, oni to wymyślili taki specyficzny system finansowania, to jest na inną rozmowę. I te na przykład dzięki i dlatego różne tory w Rosji były, nie chodzi o rozpiętość kół, tylko chodzi o różną jakość torów. Ja bym chciał tutaj nawiązać do takiej do swojej refleksji, którą tutaj w międzyczasie miałem. Gdyby my mamy tutaj etos pogranicza, jakby Krzysztof stworzył ze swoimi przyjaciółmi, z Małgosią, tutaj swoją historię. Ona jest troszeczkę alternatywna i troszeczkę za nią stoją pewne mity. Więc jeżeli ta władza, jeżeli tamtej władzy przeszkadzała szkoła w Sejnach, to ona by ją w ten czy inny sposób, tę atmosferę zniszczyła na pewno. I to się wydarzyło. Wydarzyłoby się po 10-krotnie, gdyby było 10 więcej przykładów. No, zabrali nam tą drogę w ramach prostowania i od tamtej pory Sejny straciły swoje walory. A kiedy Jasienica opisuje przyjazd do Sejny na jakimś motocyklu i zastanawia się, skąd pośrodku głuszy katedra, no to też ma te swoje urocze refleksje i można je tylko powtarzać. Można się z nimi też jakby kłócić. Najważniejsze są przepływy, a my mamy takie szczęście lub nieszczęście, że o tą energię musimy po pierwsze konkurować i ze sobą, i ze światem zewnętrznym. Ja bym chciał na koniec, jako puentę zadać takie dwa pytania. Co pan myśli o oficjalnej dacie założenia miasta Sejny i o statusie bohatera, założyciela miasta, jak to tutaj u nas się przywykło mówić, Jerzym Grodzieńskim? Ponieważ ja mam wrażenie, że całe bohaterstwo Jerzego Grodzieńskiego polegało na tym, że był postacią, która oddaje swoje dobra Kościołowi i dlatego jest ważna. Dobrze, że jest Melchior, bo zaraz odejść do tego pytania do niego, ale wcześniej mówił o tych mitach. Chcę podzielić się taką refleksją, która pojawiła mi się, jak zacząłem się zajmować Sejnami. Bo Sejny nie miały dotychczas opracować historycznych. Jest duży tekst Jerzego Wiśniewskiego o osadnictwie, a on Sejny traktuje, wiadomo, że trochę po macoszemu, bo pisał o całym powiecie sejneńskim, a nie o Sejnach. I można powiedzieć, że Sejny nie mają napisanej historii. Sejny mają opisywane historie. Na przykład w almanachu. Są świetne opisane historie. Historie rodzin, miejsc, wsi. Rzadko kiedy historycy tam coś pisali, tak? Tadeusz Radziwonowicz, tam Buchowski, tak? Rzadko się zdarzały takie teksty. Więc w Sejnach jest teraz problem taki, że jest to historia przekazów, opowieści, a jaka jest pamięć, to moglibyśmy zaraz sprawdzić ludzka. Strasznie zawodna, na dodatek zmieniająca rzeczywistość, bo pokazuje ją z jednostkowego punktu widzenia. Natomiast kiedy zaczynamy badać historycznie Sejny, to jest to zderzenie z tymi mitami i opowieściami. I to widać. Ja przeczytałem almanachy, rozmawiałem z kilkoma autorami tych, czy autorkami wspomnień rodzinnych i to jest przepiękne, fajne. Ale historia jest trochę inna prawdziwa, bo skądinąd ktoś przyjechał, coś innego gdzieś zrobił, z innych powodów tu się zjawił, niż tradycja nakazuje. W ogóle czasem wszystko było inaczej. Ja nie wiem, jak na przykład, jest tu jakiś strażak sejneński na sali? Nie wiem, jak pójdę do strażaków. Bo macie państwo historię Straży Ogniowej w Sejnach. Od 1875 roku. Jak ja teraz strażakom powiem, że to wszystko jest bujne na resorach?
że ich historia jako straży zaczyna się w 1899 roku. A pan Krachała nie wiadomo skąd na pomyślał. Prawdopodobnie jeszcze żyje. Muszę pojechać do Łomży, żeby może się spotkał, porozmawiać. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobny mit stworzony nie wiem dlaczego. Jak? Tam nic się nie trzyma kupy poza nazwiskami, które rzeczywiście występowały w Sejmie. Natomiast Straż Ogniowa Ochotnicza powstała w 1899 roku. Mamy wszystkie dokumenty. Gdyby powstała w 1875, to była najstarszą strażą ogniową poza warszawską. To jest niemożliwe. Tym bardziej, że nie ma żadnego dowodu w tej książce na to. Więc to i takich zderzeń jest dużo, tak? Tak jak mówiłem, ten kościół ewangelicki. To jest bardzo trudna sprawa. Tam, gdzie regularnie pojawiały się artykuły historyczne, jakieś teksty opracowywano, tam jest łatwiej, bo trudniej się zagnieżdżały mity, legendy. Natomiast jeśli historia jest w ogóle legendarna, to potem jest trudniej wejść z historią w głowę. Z Sejnami jest też ten kłopot, że nie zachowały się w ogóle akta miejskie Sejmu. To jest kłopot. My z Melchiorem podejmujemy się wyzwania bardzo trudnego. My nie napiszemy historii Sejmu w oparciu o akta miejskie. Tylko musimy grzebać ze źródeł pośrednich, czyli jak na przykład sejneiszczanie pisali do jakiegoś urzędu w Warszawie, to musimy znaleźć ten urząd i przeszukać dokumenty, żeby znaleźć odpryski sejneńskie. W rządzie gubernialnym w Wilnie szukamy tekstów, dokumentów, które gdzieś tam ktoś z Sejm napisał. Akta sądowe tak samo, musimy tam szukać. Prasa sejneńska, co się w Sejna ukazywało? No tak od czasów, początku XX wieku prasa litewska, a prasa w języku polskim w Sejnach to jest efemerytka zaraz po wojnie. Przez cały okres międzywojenny nie było prasy w Sejmie. Była prasa szkoły, tak? Gimnazjum biskupiego. Ale ona się zajmowała szkołą, a nie pamiętniki. Nie ma pamiętniki. Więc to jest ta trudność, na którą musimy obaj trafić i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Czyli to jest zbieranie, a potem próba łączenia, weryfikowania, też konteksty. My musimy też poznawać konteksty. Tu, na przykład, ostatnio też mówiłem o takim prostym, prościutkim kontekście. Na przykład pojawia się zastępca burmistrza Sejm. Takie pojęcie w pierwszej połowie XIX wieku. Kto to jest? No wiadomo, burmistrz ma zastępcę, tak? Już to nam w głowie już teraz, jeszcze niedawno był wiceburmistrz, tak? Ale teraz jest zastępca burmistrza czy zastępca prezydenta. To jest tak, że jak w tej pierwszej połowie XIX wieku pojawia się zastępca burmistrza, to znaczy, że burmistrz był suspendowany, czyli zawieszono go w pełnieniu obowiązków, a na jego miejsce do pełnienia obowiązków przysyłano kogoś innego. Ten nowy dostawał 50% wynagrodzenia burmistrza dotychczasowego, a drugie 50% dostawał tamten. Czyli nie było żadnego zastępcy, tylko tamten był zawieszony w wypełnianiu obowiązków. Może czasem siedział w więzieniu, w areszcie. więc to, tak to wygląda. I teraz te konteksty są niezwykle istotne. To nie pora już, późno się zrobiło, ale bym Państwu opowiedział kontekstowo, jak pojawiał się konflikt polsko-litewski. To jest problem, który my wiemy, walka o język tam polityczny. Guzik, prawda, przepraszam, no trochę prawdy jest, dużo, ale niepełna, bo o to niepełność tutaj chodzi. Bo to się już pojawiło w połowie wieku XIX. I całkiem nie za sprawą Litwinów i Polaków, tylko Rosjan, którzy prowadzili imperialną politykę. I teraz elementy tej imperialnej polityki trzeba odkryć, żeby zobaczyć, dlaczego tutaj tak się zadziało. Ale to jest opowieść na czas teraz Melchiorze. Walcz dalej. Znaczy, ja muszę niestety wykonać szybki unik, bo z tematem
działalności Grodzińskiego i jakby tych najdalszych początków Sejm, to ja jeszcze się za bardzo nie wymierzyłem w kwestiach archiwalnych, więc to jak tylko będę mógł, to odpowiem, a na chwilę obecną to już myślę, że pora będzie kończyć. Pytanie na przyszłość, tak? Tak, proszę bardzo. Przepraszam, ja się rozpycham, bo ja jestem teraz burmistrzem. Ja mam do pana pytania, jak pan będzie się grzebał tam. To pan przy okazji sprawdzi, gdzie było grodzisko w mieście Sejmie. I gdzie i jak stanął pierwszy kościół? Nie ten katedralny, tylko Jerzego Grodzińskiego, bo jak Matka Boska Sejneńska obecnie przyjechała do nas, to stanęła w jakimś już kościółku i chcielibyśmy poznać wcześniejszą historię tego wzgórza, bo mamy wrażenie, że to pewnie jest jakaś jacielska. Ja chcę powiedzieć, żebyście państwo nie mieli wygórowanych zbyt oczekiwań wobec wszystkich spraw, bo nie będziemy w stanie na niektóre, już wiemy, że nie odpowiemy pytania, ale jak będziecie je mnożyć, no to będzie trudno. Ale postaramy się. Ale kata się zna. Tak. Kata, właśnie. Mam liczbę pali drewnianych, które tam wbito, więc można będzie zobaczyć. Drodzy państwo, ja muszę ogłosić chyba, że jest bardzo ważny moment historyczny w Sejmach, bo z epoki legendarnej wchodzimy w historyczną. Że tam, oczywiście nasza praca, ludzie kultury, będzie ku temu, żeby z waszej księgi potem tworzyć nowe legendy i mity. Tak jak już z tych sejmików teraz, o których przeczytałeś, będziemy mieli nowy materiał do ich tworzenia. Strasznie się cieszę, że tej rangi, jak państwo znacie i wiecie, historyk znalazł, czy po prostu uwolnił taki czas, który może poświęcić przez wiele lat Sejmu. To jest dla nas wielka sprawa, że razem z panem Melchiorem stworzycie tą księgę i myślę, że naprawdę wejdziemy w jakiś nowy próg świadomości o tym naszym mieście. Mam nadzieję, że za twój występ wspaniały pan burmistrz nie ściągnie krzesełkowego. Chociaż podpowiadasz mu niebezpieczne rzeczy. Tak. Ale później jest krzesełkowanie. No potem musi być ja już przed następnym spotkaniem cenzurę, jakąś autocenzurę wprowadzę. Rozejrzę się po sali, kto jest. A potem dopiero w książce państwo przeczytacie wszystko. Ja żartuję oczywiście. Szykują się nowe, ciekawe tematy naszych kolejnych spotkań. Będziemy je na pewno kontynuowali. Andrzej Maksymowicz był naszym gościem. Bardzo masz za te suwałki, bo ja mam takiego burmistrza. Andrzej Matusiewicz, bardzo pięknie dziękujemy.